Dobra, chyba już jestem na żywo, z tego co mi się wydaje. Witam was, to jest ja, Kanadyjczyk, co czyta w GSPS Dark Aries. Zmieniłem trochę mikrofon, tak głos jest teraz więcej radiowy, więcej egzotyczny. Bo musimy się przygotować, że będzie wiedźmić się dziki goń. I jest do wybrania, czy oszczędzić Siri, czy oszczędzić czas. Wszystkie donacje, co pójdą, żeby wybierać, to pójdą oczywiście bezpośrednio do Fundacja Itaka. Dla tych nowych, co może tutaj się dołączają, albo może te, co po prostu mają taką pamięć, tak jak ja, że powiesz coś, a 30 sekund później po prostu już zapomnisz. Ja to często robię. To jeszcze raz po prostu tak na szybko powiem, co jest Fundacja Itaka. Fundacja Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, to najstarsza organizacja w Polsce zajmująca się niesennym pomocą osobom zaginionych i ich rodzinom. Od 20 lat pomaga rodzinom odnaleźć bliskich zaginionych. Fundacja prowadzi swoje akcje zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Działa poprzez publikację wierunku w mediach i internecie. Znaczy, co to znaczy? Na przykład, teraz jesteśmy na przerwie i są takie plakaty. No i każdy ogląda, widzi plakat, może widziałeś tej osoby. Może powiesz komuś innego, ej, oglądajcie GSPS, bo przecież tutaj są takie fajne rzeczy, co się dzieją. Można donację dać, będą komentarze przeczytane. Teraz ktoś nowy widzi ten plakat i tak dalej idzie. I może ktoś powie, o, przecież ja ten gość widziałem. W takich różnych sposobach można pomagać. Jak są donacje, to idą bezpośrednio, tak jak mówią. Na razie są tylko dwa, tak jakby licytacje do wybrania, tak jak mówią, oszczędzić czas czy oszczędzić Siri. A na razie oszczędzić czas wygrywa, ale jakbyście byli tutaj od samego początku, to oszczędzić Siri cały czas wygrywało. I tak wczoraj się zmieniło, ale cały czas jest nadal blisko. I cały czas można to zmienić. A też można wybierać, co będzie piosenka zaśpiewana na całą końcówkę tego wielkiego finału, co tutaj mamy. A Paka Mitaj na razie wygrywa, ale też jest Never Gonna Give You Up przez Rick Astley i Darude Sandstorm. Wiesz. Każde opcje to będzie fajne, 100%. A jesteśmy prawie na ten koniec. Tak może myślicie, kurczę, to było fajne parę dni. Co teraz można zrobić? Można się dołączyć do sieci socjalnych, na przykład dołączyć się do naszego Discordu. Nawet nie musisz speedrunować, tylko po prostu lubić, oglądać czy rozmawiać o nim. Można się dołączyć. A też wszystkie wideo będą na YouTubie, żeby oglądać. Jak zmysnęłeś coś, to zawsze można iść na YouTube i zobaczyć. I tak po prostu będziemy już czekać, żeby zaczynać ten Wiedźmin 3.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam was państwa tego jakże pięknego niedzielnego wieczoru na ostatnim ranie Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie Online 2020. Te cztery piękne dni, które były wypełnione ranami od góry po dół, samymi polskimi ranami, tam z lekko zagranicznymi akcentami, ale to im więcej nas, tym lepiej. To już zbliża się do końca. Tutaj już powoli nadchodzi moment kulminacyjny. Kadzik tutaj obecny, Kamil Kadzik. I ja tutaj, wiadomo, będziemy tutaj biegać Saints Row 3, N% co-op. Moi drodzy, czy jest? Ja nadal nie wierzę, że to się wreszcie dostało do maratonu. Tak długo czekaliśmy, żeby wreszcie zrobić to Redemption. Nie no, wyobraźcie sobie, ja idę do pokera, mówię, bo dobra, poker, robimy SR3, zobaczymy, czy się sprawdzi. I poszedł na to, kto by pomyślał. Człowiek, który się zgodził na sprawę, poszedł również na to, no kurde. No, nie spodziewałem się naprawdę, ale zasady mówią jedno, jeśli chodzi o Saints Row, że przed rozpoczęciem gry trzeba ją zrestartować, żeby nic tam nie przeciekało pomiędzy save'ami, więc gra jest na chwilę wyłączona, ale już spokojnie ją uruchamiam. Dobra, teraz będzie Saints Row 3, wiadomo, klasycznie i... No dlaczego znowu ten wiesiek? Ile razy ja mam go zrobić na tym maratonie? Kadziu, wiesiek, znowu! Znowu wiesiek! Czwarty raz na tym maratonie jest wiesiek. Znowu wiesiek, nie, naprawdę. Dobra, ja stąd sobie idę, to sobie go kurde rób sam. No dobra. Żarty żartami, okej, musieliśmy was potrolować trochę na starcie. Także witamy jeszcze raz bardzo serdecznie, dobrej nocy, dobry wieczór. Ja jestem Kazik, ze mną jest Mister, z tej strony, Mister Mary. Zawsze jest jakiś jeden przeszkadzacz albo pomagacz. Który nie zna w ogóle rana. Który nie zna w ogóle rana, ponieważ nikt nie zna tego rana, mimo że był już czwarty raz na maratonie. To muszę mieć zawsze jakąś duszę do tego, żeby mi tutaj była kompanem i czytała mi czat, bo ja za dużo gadam i za dużo robię, żeby czytać czat. Więc mam profesjonalnego czytacza czatu. Na tej roli już sprawdzili się Martins i sprawdzili się Pitpo, więc teraz mamy trzecią osobę, czyli Merego. No wiadomo. Teraz kilka notek, jeśli chodzi o ten run. Zacznę na samym starcie. Pierwsza rzecz, ważna rzecz dla czatu. Także czat, patrzę na was w tym momencie. Macie bardzo ważne zadanie podczas tego rana. Otóż, będzie do nas przychodziło coraz więcej nowych osób na run podczas tego rana. I jest w tej grze, jak widzieliście już tego rana chociaż raz, jeden bardzo ważny glitch. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Jest jeden bardzo ważny glitch. Ja go wytłumaczę raz, bo mam dużo innych rzeczy do tłumaczenia. Ale co 5 minut będzie przychodził ktoś i się pytał, co się dzieje na ekranie z tym glitchem. Więc prośba do was, moi drodzy, czy bylibyście w stanie zapamiętać mniej więcej, jak ja to wytłumaczyłem i tłumaczyć tym biednym duszyczkom na czacie, jak to się dzieje, co się w ogóle stało tylko z tym. Sobie, tylko za pierwszym razem, jak Kadzio wytłumaczy, to sobie gdzieś spiszcie, żeby potem za każdym razem, jak walicie z pamięci, żeby się to czasem nie miochało, tylko żebyście cały czas dobrą wersję walili. Dokładnie, więc ustalcie sobie wersję czat, ja w was wierzę. Moglibyśmy ustawić komendę na bota, ale nie sądzę, że to jest dobry pomysł. Mi się wydaje, że integracja z czatem to jest to, że współpraca, tutaj możemy zrobić coś wielkiego, że to nie będzie tylko mój run, ale też wasz run. Słuchajcie, przecież to jest wy i Kadzik, ja tylko siedzę tutaj z tyłu. Dokładnie, wy i Kadzik, Mary jest supportem. To jest pierwsza rzecz o ranie. Druga rzecz o ranie to jest, jak wcisnę tyldę na klawiaturze, to jest taki napis auto w lewym górnym rogu gry, widzicie go tu, o tu, widzicie go. To jest dlatego, że Wiedźmin 3 jest grą bardzo fajną i bardzo fabularną. Jest w tej grze dużo fabuły, dużo dialogów i tak dalej. I normalnie pomijanie dialogów w tej grze wyglądałoby tak, że ja bym musiał... Nie słyszycie tego. Jeżeli ktoś oglądał Fallouty od Bartosza Pawlika na GSPS-ie, to wie jak wygląda speed clicking. I Kadziu musiałby to robić cały czas, a on po prostu nie ma aż takiej mocy nie ma. Nie mam w ogóle pojęcia, jak Pawlik ma taką moc. Dokładnie. Bym musiał pomijać dialogi jak najszybciej, maszując spację oraz prawy przycisk myszy, ponieważ to jest jeden sposób pomijania dialogów w tej grze. I to przez 2 godziny, 3 godziny, zależnie od kategorii, byłoby no, bolesne dla rąk, nudne, nieprzyjemne i niefajnie by się robiło tego rana ogólnie, prawda? Dlatego Community Wiedźmin ma rozum i godność człowieka, dlatego stwierdzili, że po co się męczyć, po co sprawiać, żeby speedrun był nieprzyjemny, niekomfortowy i w ogóle niefajny do robienia, żeby był komfortowy i fajny do robienia. Więc zrobiliśmy taki skrypcik, który sprawia, że jak trzymamy wybrany klawisz, w moim przypadku tyldę, to w tym momencie dialogi pomijają się same i prawy przycisk myszy powtarza się sam raz na 10 milisekund czy coś takiego. Przez to zamiast klikać jakiś guzik cały czas i marnować sobie swoje ręce, to po prostu trzymam jeden guzik, co jest wygodne, przyjemne, fajne i tak dalej. Ale o tym, że wciskam ten guzik, sugeruje ten napis auto, który będzie tam, więc będę używał tylko w dialogach, żeby nie było, że używam skryptów jakichś innych do cheatowania. To jest tak tylko wiadomość dla moderatorów gry, że to jest, ten skrypt jest używany i żaden inny. No cheating. Only allowed cheating. Dokładnie. Nie cheatujemy, tylko sprawiamy, że run jest bardziej komfortowy, bo o to nam przede wszystkim chodzi. Trzecia rzecz to jest to, że gra jest po polsku. I to się kończą podobieństwa.
I to się kończy podobieństwa. Ponieważ, moi drodzy, sprawa jest taka, że ja spędziłem 2 dni, nie cały czas, ale spędziłem kilka godzin przez dwa dni, żeby przetajmować, która wersja językowa jest najszybsza w Wiedźminie 3. I moi drodzy, z dumą mogę powiedzieć biało-czerwoni górą, jeśli chodzi o wersję językową. Biało-czerwoni górą, ponieważ najszybsze audio jest japońskie. Japońskie audio jest najszybsze. Biało-czerwoni. Więc Japonia górą, biało-czerwoni są najszybszymi dialogami w tej grze. Polacy są na drugim miejscu, jeśli chodzi o szybkość. Jest tutaj dużo pomijanych dialogów, o czym mówiłem przed chwilą, ale jest kilka niepomijalnych i w tych kilku niepomijalnych japońska wersja jest szybsza od tej bazowej angielskiej o całe 4 sekundy w 2-godzinnym ranie. A z racji tego, że spędziłem 2 dni, żeby to tajmować, to biorę ten time save w ciemno. Słuchaj, my z reguły ludziom odradzamy robienia skipów, które saveują pół minuty, jak nie idą po WR. Dokładnie, a z racji tego, że ja spędziłem na to 2 dni, to wypadałoby, żebym to z tego skorzystał. To jest ostatnia rzecz przed ranem, jeszcze jedna taka na bis. Razem z nami tutaj siedzi Dark Aris, nawet zrymowałem, i będzie wam czytał wszystkie donacje i informacje. Przedstaw się Aris, jak tam w Kanadzie? Halo, wszystko dobrze. Kanada to w sumie też biało-czerwoni. Tak, też biało-czerwoni. Jest bardzo prosto, żeby po prostu wybierać ciuchy, jak idziesz na mecz czy coś, bo robi na obydwa kraj, nie zależy co jest na telewizji. Ale muszę na szybko powiedzieć, że zaczynamy ostro tutaj, bo Halamix tutaj 2 donacje dał, z 1 złotówkę i 2, z pierwszym komentarzem Ciri Dowora, a drugim, czy Kadzik jest szybszy po polsku niż po angielsku? Będziecie musieli sami stajmować. Wydaje mi się, że jestem szybszy w mówieniu po polsku, bo jednak natywny język. No i jak byłem komentatorem, bo byłem, to byłem po polsku. Słuchaj, dopóki nie będziesz zaciągać po angielsku, po amerykańsku, to będzie okej. To będzie okej, dokładnie. Więc wszelkie donacje będzie wam czytał Aris. Przypominamy, że jest licytacja na tę grę. Licytacja dotycząca tego, jaki będzie ending. Mamy oszczędzić czas albo oszczędzić CV. Wiadomo, już nasz polski sport narodowy. Dokładnie. Sprawa jest taka, że, kurde, 10 minut gadam, zanim zaczniemy tego rana, ale nieważne. Przeciągamy, żeby ludzie poznali kartę. Jak ty będziesz miał overstream, to nie będzie w ogóle tragedii. No dokładnie, bo ostatni run, więc mogę gadać tak długo, ile chcę. Korzystam z czasu antenowego, wiecie. Więc kwestia jest taka, że jest bid war na tę grę. Jest bid war na to, jakie będzie zakończenie. Jest na to licytacja. I możecie to zakończenie wybierać przez cały run, bo o tym, jakie jest zakończenie, decydujemy 5 minut przed zakończeniem. Więc mamy solidne 2 godziny na to, żeby jeszcze wybrać odpowiednie zakończenie. Już tutaj mnie poganiają, pokając w zegarek, także blame poker, że nie mogę się rozgadać dłużej i że ten run trwa tak krótko. Dobrze, ja już się rozgadałem, więc myślę, że możemy zacząć nową grę. Jak kliknę teraz Enter, to będzie czas, więc... Więc wszyscy razem. 3, 2, 1. Rura! Rura, moi drodzy. Także witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. To jest 3 Wiedźmin 3 najlepszy. Wszelkie intra, jakie mogłem powiedzieć, już powiedziałem. Na początku, z racji tego, że Geralt może tylko chodzić, to wchodzę w combat mode, uderzając pięścią i mogę się rolować, ponieważ to jest najszybsza forma poruszania się w momencie, jak no, nie możesz biegać. Przyjrzyjcie się dokładnie. Widzicie tę prędkość poruszania się Geralta? To jest jeden, może drugi raz, może jeszcze jeden raz będziecie ją widzieć, ale to jest jeden. Tak, jest jeszcze jedno miejsce, gdzie będziemy się rolować. Teraz klikamy 2, ponieważ widzicie, te dialogi przechodzą bardzo szybko, o czym wspominałem wcześniej, bo mamy ten skrypcik. Dlatego jeszcze nie słyszycie, że jest japoński. Teraz może usłyszycie? Nie usłyszycie. Czasami Ciri zdąży krzyknąć, ja ta, tam, ale nie tym razem. No przysięgam, ta gra jest po japońsku, no błaga. Teraz będziecie słyszeć. Dobrze, mamy quest Shimata. Dobrze, teraz mamy quest, żeby zabić Gula razem z Vesemirem, ale z racji tego, że Vesemir jest bardzo dobrym ziomkiem i wierzymy, że sobie poradzi, to uciekamy. I dzięki temu udało nam się zrobić tego questa, nawet dostaniemy z niego expa teraz. Ponieważ jesteśmy takimi dobrymi wiedźminami w zabijaniu guli, że wystarczy, że od nich uciekniemy i one giną same. Po prostu na samą myśl o tym, że Geralt je zabije, to już giną, bo wiedzą, że nie ma żadnych szans. Dlatego nie musimy nawet ich dotykać, tylko po prostu sobie uciekamy. Dobrze, teraz ten run ma tak naprawdę 3 główne zasady fabularne, co się musi zdarzyć. Ponieważ musimy odnaleźć Yennefer, bo teraz razem z Vesemirem szukamy Yennefer. Musimy odnaleźć Ciri, ponieważ Ciri jest ścigana przez Dziki Gon, well, nazwa gry oczywiście, i musimy ją uratować i ją odnaleźć. No i trzecia rzecz to jest ten Dziki Gon pokonać, żeby już nigdy więcej za Ciri nie łazili. Więc to są nasze 3 cele. Pierwszym z nich, jak powiedziałem, jest uratowanie Yennefer, znaczy nie uratowanie, znalezienie Yennefer. I żeby to zrobić, musimy zdobyć kilka informacji w Białym Sadzie, czyli w takiej części prologowej tej gry, w takiej części wprowadzającej. No i wiecie doskonale, że tutaj w tej części wprowadzającej jest bardzo ważna walka z Gryfem. Gra była mocno reklamowana, tym były jakieś figurki odnośnie Geralta walczącego z Gryfem, więc to jest jedyny cel, jaki tak naprawdę nas tu obchodzi. Przy okazji poznajecie Guntera Odim, to jest bardzo fajny ziomek, wcale nie pojawia się później w
dodatkach i nie jest ważną postacią. Obstawiam, że ten rejon, w którym teraz jesteśmy, to jest takie coś a la Good Springs albo Vault 11 Good Spring w Falloutie New Vegas albo Vault 11 w Falloutie pierwszym. Takie po prostu wprowadzenie, żeby wyjaśnić tak. Jakieś podstawowe rzeczy. Tak, i takie questy drobne, poboczne. Tutaj wieśniacy uradowani tym, że Geralt przyjeżdża do wioski, postanowili wymienić z nami kilka uścisków dłoni. No i po tym, jak już wymieniliśmy się grzecznościami, możemy ruszać dalej w podróż. Dowiedzieliśmy się od tego fajnego ziomka Guntera Odima, że Yennefer ugadała się z Nilfgaardczykami, więc a tutaj zupełnie przypadkiem jest nilfgaardzki garnizon, do którego możemy się udać. To też właśnie zrobimy. A ten głównodowodzący nilfgaardzkiego garnizonu powie nam, że no, wiemy, gdzie jest Yennefer, ale nie powiemy. Bo tutaj jest gryf, który nam trochę przeszkadza w zdobywaniu pożywienia od wieśniaków i chcemy zdobyć pożywienie od wieśniaków, więc zabij gryfa, to powiemy ci dokładnie, co trzeba zrobić. Powiem wam tak, na streamie ta woda tak ładnie nie będzie wyglądać jak w realu. Tak, bo ta woda wygląda, to są najniższe detale, a ta woda już wygląda ładnie. Tak, podnieśliśmy szakłak, czyli przynętę, która mi jest potrzebna na gryfa, bo do walki z gryfem musimy się przygotować, czyli musimy dowiedzieć się o jakichś jego... nie wiem, o zwyczajach czy coś takiego, czyli musimy odwiedzić jego leże oraz musimy... Nie wchodź na konia, Geralt. Okej. Okay. Udało mi się nie wejść na konia. A mogę coś szybko powiedzieć? Jasne, dawaj. Tak, dostaliśmy 25 zł od Fex z komentarzem zachowajmy ramki i to idzie na, żeby oszczędzić czas. Dziękujemy bardzo. Ramki będą chowane, miejmy nadzieję. Oszczędzamy ramki, dokładnie. Save the frames. Dobrze, w tym czasie podniosłem jeszcze punkt umiejętności. Ponieważ one mi się przydadzą, potrzebuję do walki z gryfem 3 punktów umiejętności, żeby usprawnić jedną bardzo ważną umiejętność, oczywiście. Umiejętność nie wchodzenia w randomowe krzaki, które okazują się sztywne. Tak, ponieważ chodzenie Geraltem jest trudne. Teraz jesteśmy badassem, bo Geralt jest badassem, to zamiast wchodzić przez frontowe drzwi wchodzimy tyłem, bo się tego kompletnie nie spodziewają. Tak bardzo, że tutaj było dwóch kolegów, a jeden się zdespawnował. Więc wchodzimy od tyłu i teraz rozmawiamy z tym komendantem garnizonu i mówimy, no, on nam mówi, no jest gryf, jest sprawa, co trzeba zrobić, no to my mu opowiadamy, że no w sumie potrzebujemy to zioło, które już zebraliśmy, więc mamy je z głowy i potrzebujemy dowiedzieć się czegoś więcej o tym gryfie, zebrać o nim informacje. Wychodzimy też badassowym sposobem, bo jesteśmy wiedźminem. No i teraz, jak już wspomniałem, możemy dowiedzieć się troszeczkę więcej o gryfie, bo zdobyliśmy już tą przynętę, więc jedyne, co nam potrzeba, to są informacje. Oczywiście koń musiał zespawnować się w najgorszym możliwym miejscu, ale na szczęście umie pływać chociaż przez chwilę. Łódka jest fajna, podcast istnieje w tej grze, to jest koń Geralta. To jest kuni, to jest klacz w zasadzie. A kunia znasz? Tak, no i nie lubimy płotki. Nie lubimy płotki, bo jak ktokolwiek grał w Wiedźmina, to wie doskonale, że lubi się spawnować w losowych miejscach, nie słucha Geralta, lubi się przestraszyć dosłownie w losowym momencie. No generalnie nie jest fajna. No jest płochliwa jak koń. No jest płochliwa jak koń, więc trzeba coś z tym zrobić. W ogóle, Kadziu, pytanie z czatu. Czy mamy oficjalną ścianę GSPS, na której wieszamy wszystkie zaoszczędzone ramki? Możemy zrobić w sumie. Mamy trochę ścian w naszym mieszkaniu. Dobrze, Geralt jest mistrzem przeprowadzania śledztw, ponieważ podchodzimy do leża gryfa, mówimy, że odchodzimy od niego i już wiemy wszystko. Także CSI, kryminalne zagadki Białego Sadu, dowiedzieliśmy się już wszystkiego, co chcieliśmy o gryfie. I tak dobrze to zrobiliśmy, że aż wybiliśmy level i dostaliśmy kolejny punkt umiejętności. Wow. Zupełnym przypadkiem jest tutaj miejsce mocy, więc zdobyliśmy kolejny punkt umiejętności, mamy już te 3 wymagane. Teraz mamy już informację o gryfie, ponieważ odeszliśmy od gniazda i wiemy wszystko. Następnie, no już zdobyliśmy ten szakłak, mamy przynętę, więc możemy pogadać z Vesemirem. Przy okazji latające kunie. O, klasyk. Deweloperzy nie przewidzieli, że w wcześniejszych wersjach gry, że będziemy mogli używać szybkiej podróży, będąc na koniu. Więc w momencie, jak zrobimy szybką podróż na koniu, to dzieje się to. To jest już patchowane, więc to nie ma miejsca normalnie, ale w starym patchu, na którym gramy, to się właśnie dzieje. Ponieważ, nie wspomniałem o tym, ale kategoria to jest N% Old Patch, dlatego że gramy na starym patchu 1.06. Dzieje się tak, bo jest jeden bardzo ważny glitch, ten, o którym wspominałem na początku i zaraz go zresztą zobaczycie. Generalnie chciałbym tutaj dopomnieć, że Old Patch jest prawdopodobnie tak jakby zawężone tylko do peceta, bo Old Patcha nie zrobisz na 1.04, to znaczy, co ja mówię, Old Patcha nie zrobisz na PS4, tak. Bo tam był jakiś taki game break. O, Vesemir się teleportował. Przy okazji będzie głośno, także przepraszam. To kontynuujmy. Był tam na PS4, z tego co mi dyrektor opowiadał, jest jakiś game breaking glitch do tego stopnia, że nie odpalisz gry, jak nie ściągniesz łatki. A Switchowa weszła dużo po tym, jak ten Old Patch był rzeczą. Nie wiem jak z Xboxem.
Okej, okay, udało mi się zdobyć bardzo szybką walkę z Gryfem, nie odleciał, bo Gryf może odlecieć i byłoby to bardzo czasochłonne, na szczęście tego nie zrobił, dlatego ja teraz z radości strzelę sobie z kuszy i zrobię szybki save. I teraz zwracajcie uwagę na ten młyn. Ten młyn to jest taki typowy polski młyn na Twitchu, ja bym taką alegorię zrobił. On jest taki ładny, kręci się wolno, to jest taka też alegoria życia, żeby nie spieszyć się za bardzo, żeby po prostu cieszyć się tym życiem, takie jakie jest, bo nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze jest w życiu. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że taki spokój, swobodę. Dobra, nieważne, to nie jest matura z polskiego, matury już się skończyły, więc mogę zrobić słaby menuing i czytać grę, ponieważ no, młyn się już skończył. Propos młyna, ja teraz będę obserwował czat. Dobrze, teraz moi drodzy, nie gramy w Wiedźmina, gramy w Sonika. Tak będzie wyglądał Super Geralt przez resztę rana. Mam nadzieję, że wam się podoba, ponieważ tak właśnie wygląda ta gra. Jest, ten gry jeszcze żyje. Tak właśnie wygląda ta gra, więc jesteśmy Super Sonic Racing. Biegamy w latach 90., można by też powiedzieć. Może tam lecieć déjà vu wam w tle generalnie. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi z tym glitchem dokładnie, bo tutaj zdarzył się pewien ważny glitch. Pewnie go przeoczyliście, jak mrugnęliście. Więc no tak wygląda ten speedrun. Jest po prostu super. Teraz zapisujcie sobie, bo to będzie ważne. Teraz sobie zapisujcie, ponieważ będę szybko tłumaczył, ale zanim zrobię to tłumaczenie, oddam jeszcze questa i będziemy mieli bardzo ważną imprezę w karczmie, ponieważ wieśniacy będą bardzo zadowoleni z tego tytułu, że udało nam się zabić Gryfa i z tego powodu rozprawią nam imprezę. Więc tutaj odmawiamy przyjęcia pieniędzy, bo pieniędzy mamy nasz natto w grze, nie w prawdziwym życiu, możecie wpłacać donacje dalej. Więc tak, wszystkie animacje Geralta są w tym momencie przyspieszone, gra porusza się normalnie. Zanim przejdę jeszcze do tłumaczenia, także bierzcie już sobie kajeciki, to jak wspomniałem, będzie imprezka, ponieważ wieśniacy są bardzo zadowoleni z tego tytułu, że rozprawiliśmy się z Gryfem, więc no... Czas na party. Dziś w klubie będzie będzie. Dziś w klubie i po party. A w klubie mogę przeczytać komentarz? Jeden szybki. Jeden szybki. Tenmitsu oddał 7 zł z komentarzem Turbo Wieszek ratuje świat. I to jest na oszczędzić czas. Oh, hell yeah. Dziękuję bardzo. No i teraz tłumaczenie. Co się tutaj właściwie stało? Otóż, jeżeli przybliżymy sobie cały tutaj świat z kuszy, no to świat zwalnia. Jak używamy kuszy, ponieważ... oj, zapomniałem ubrać spodni. To tego nie powinno się zdarzyć w prawdziwym życiu. Jeżeli przycelujemy z kuszy, to cały świat spowalnia, ponieważ musimy oddać jakiś normalny cel. Natomiast Geralt porusza się normalnie, bo musimy jakby celować tym celownikiem, prawda? Więc jest, jest różnica w poziomie prędkości Geralta i Gry. Ponieważ gra jest spowolniona, a Geralt porusza się względnie normalnie, więc jest ta różnica. Natomiast jeżeli zachowamy ten stan podczas kiedy gra robi autosave, to zamiast zresetować te różnice po tym, jak kusza zostanie anulowana, to gra z jakiegoś powodu zachowuje te różnice, tylko po odciągnięciu kuszy, po przestaniu celowania z tej kuszy, no świat porusza się normalnie, nie? A różnica pomiędzy światem i Geraltem powinna być taka sama, więc skoro świat porusza się normalnie, to Geralt porusza się super szybko. I to jest właśnie stan, który zostanie przez cały run. Ale Kadzik, teraz już nie jesteś taki szybki. Dlaczego? Za każdym razem, kiedy nastąpi duże przejście pomiędzy dwoma różnymi bohaterami, bo w tej grze sterujemy też Ciri, oraz lub dwoma dużymi segmentami mapy, jak na przykład teraz z Białego Sadu do Wyzimy, to ten stan jest resetowany i musimy wyciągnąć broń, żeby... to zresetować. A teraz nie możemy wyciągać broni, bo jesteśmy w zamku w Wyzimie. Przy okazji, ta ściana nie ma kolizji. Out of bounds, let's go. Out of bounds, jedyne w grze. Pozdrawiamy Marczesława. Pozdrawiamy Marczesława, bo on na tym też siedział. No ale jednak w tym out of bounds nic ciekawego nie ma, więc się cofniemy. Ten skip, który teraz się stał, nazywa się Chamberlainless. Ta nazwa jest po prostu super, uwielbiam ją. I ma ona na celu, tu jest Chamberlain. Elo Chamberlain. Normalnie powinniśmy za nim podążać, a on chodzi dosyć wolno i on zmusza nas do tego, żeby chodzić wolno, a my nie lubimy wolno, ja wolę szybko. Więc co robimy? Wycofujemy się z jego zasięgu, przez co możemy dalej biegać i idziemy out of bounds. A jeżeli oddalimy się od Chamberlaina o 80 kroków lub więcej, to on zamiast iść powoli do celu i otworzyć nam drzwi, teleportuje się tam i otwiera drzwi błyskawicznie. Więc po prostu wychodzimy out of bounds, sprawiamy, że on się teleportuje i otwiera drzwi i po tym krótkiej chwili już wracamy. Dobrze, fabularnie, co się tutaj dzieje? Otóż znaleźliśmy Yennefer, jak już widzieliście, jej! I w tym momencie, po tym jak znaleźliśmy Yennefer, ona nam mówi, że współpracuje z Nilfgaardem, ponieważ cesarz Nilfgaardu to jest tak naprawdę ojciec Ciri. Naprawdę? No i on też chce znaleźć Ciri, więc nie lubimy się z cesarzem Nilfgaardu, ale on i my mamy wspólny cel, bo chcemy znaleźć Ciri, więc bierzemy z nim kooperację i próbujemy odnaleźć Ciri. Więc już pierwszy checkmark na naszej liście rzeczy do zrobienia jest już odznaczony, bo znaleźliśmy Yennefer, więc teraz szukamy Ciri. Mamy tutaj nilfgaardzkiego agenta, który siedział w tej wiosce, w której podobno znalazła się Ciri, więc idziemy teraz go odnaleźć. Mary, co tam chciałeś powiedzieć? No chciałem powiedzieć, że chyba Aris ma jakiegoś dużego newsa dla nas.
Mam. Mamy donację 10 zł od Hoxie. Co Makoto Date robi tutaj? Czemu nie ma go w Kamuroho i czemu on tak szybko biega? Ale jeszcze większe, że szczęka też pada z tym z fabułą, co dopiero powiedziałeś. Andrzej dał 4509 zł z komentarzem Deja Vu, Aleś Kadziu w World City na maratonie gwarantuje potem darmowe oszczędzanie czasu w przygodnym bieganiu. I to poszło na oszczędzanie Siri, zgaduję. No dobrze, no dziękujemy bardzo tak. Andrzej za ten solidny donate. Andrzeju, jak ci na imię? I w tym momencie chyba z tego co rozumiem mamy 11 tysięcy równe po tym donacie. Więc dziękujemy bardzo. 11 tysięcy na maratonie, a Wiedźmin dopiero się zaczął. Niesamowite. No dobrze, wchodzimy do wioski, gdzie powinien znaleźć się nasz agent. No, ta wioska została zaatakowana przez dziki Gon. Nasz agent nie żyje. Więc no, tu jest nasz agent Hendrik, także Bible Thump albo F na czacie dla Hendrika. Na szczęście schował on klucz w swoim bucie, który otwiera tajemne przejście, w którym znajdziemy dziennik z jego zapiskami. Więc teraz pog na czacie. Także Hendrik, mimo tego, że nie żyje, to jednak zostawił po sobie dobrą pamiątkę, czyli właśnie ten dziennik. Czytamy ten dziennik, w dzienniku dowiadujemy się, że na tym etapie, w którym jesteśmy, czyli w Velen, Ciri miała kontakt z trzema osobami. Miała kontakt z wiedźmą, która jest w Velen, miała kontakt z rzeczami związanymi z krzywuchowymi możarami oraz sierocińcem, który tam jest i też się tam oglądamy, oraz miał kontakt z krwawym baronem, do którego idziemy teraz. I questline z krwawym baronem zaczyna się, że musimy dojść do jego siedziby jakby, bo on jest takim bezprawnym właścicielem tych ziem tutaj w Velen, więc udajemy się do niego i ten zamek jest troszeczkę strzeżony, można powiedzieć, więc jako Wiedźmin udajemy się badasową stroną do niego, bo jesteśmy super szybcy, więc po prostu wbiegamy sobie naokoło palisady, nie zginę, ponieważ jestem dobry. Wskakujemy sobie, tak, biegniemy sobie naokoło, proszę Geralt. Dobry, przysięgam, że jestem dobry w tę grę. No i wbiegamy w kadstence od boku, dzięki czemu możemy wejść w główną bramę. Trochę by zajęło, gdybyśmy biegali tam normalnie, ale biegając tym sposobem robimy to bardzo, bardzo dobrze i szybko. Teraz gadamy sobie z baronem. Siema, baron, co u ciebie? Otóż sprawa jest taka, że baron widział się z Ciri i opowiada nam teraz o jakimś backstory z Ciri. Ale opowiada tylko kawałeczek tego backstory z Ciri, ponieważ powie nam więcej, jak zrobimy dla niego questa. Ale zanim ten quest, moi drodzy, Ciri. Jak wspomniałem, jest tutaj też crash gry. Chciałem powiedzieć, że ta gra może często crashować w tym miejscu. Właśnie dlatego. Ponieważ gra często crashuje w tym miejscu. Także sobie spokojnie wczytam punkt kontrolny i jeszcze raz dowiem się rzeczy o Ciri. Także Aris, możesz w tym momencie coś jeszcze powiedzieć. Mogę powiedzieć, że tak jak myślałeś, oszczędzić Ciri jest teraz w pierwszym miejscu. Jest no tak na pierwszy około 200 różnicy. Ale to szybko można zmienić, tak jak widzimy. Każdą złotówkę jest dobry na donację, bo wszystko idzie bezpośrednio do fundacji Itaka. Dokładnie, tak, wracamy do tego samego momentu. Tym razem się nie skraszowało. To jest moment, który mi zawsze kraszuje. Mamy Ciri. Ciri już nie jest taka szybka, ale za to może się daszować, więc jak ktoś grał w grę Celest, to wie dokładnie o co chodzi z tym daszem. Celest bezczelnie zerżnęła ten dasz z wieśka. I teraz Ciri może walczyć sobie z wilkami. Nienawidzę wilków. Generalnie jest dużo takich przeciwników, których w tej grze się nienawidzi. W takim top 4 na pewno są wilki, bo są wkurzającym przeciwnikiem, bo wszędzie biegają dookoła. Wieśniacy, bo potrafią blokować twoje ataki, nawet jak bijesz się z nimi na pięści. Mimo tego, że jesteś super Geraltem. Przeciwnicy z tarczami, bo jak uderzysz kogoś tarczą w tarczę, to dostajesz stana i nic nie możesz z tym zrobić. Oraz drzwi. Drzwi są najgorszym przeciwnikiem w tej grze, bo jak się pewnie domyślacie, Geralt jest super szybki. A sterowanie takim super szybkim Geraltem precyzyjnie wchodząc w drzwi nie jest łatwe, więc często się blokuje na rzeczach, co zresztą pewnie będziecie mogli zobaczyć podczas tego rana, więc się nie przejmujcie za bardzo tym, że ja gdzieś biegnę, to uwierzcie mi, po prostu trudno się nim steruje. O, Małgośka mówią mi. Tak, bo ta dziewczynka ma na imię Małgosia. A jest jakaś ona jakoś ważnie, fabularnie ważna potem? Nie. Okej. Kompletnie. Dlatego, jak coś nie jest fabularnie ważne, to o tym nie opowiadam, albo nie opowiedziałem o czymś, to albo jest nieważne, albo zapomniałem. Dobra, rozumiem. Więc teraz przeżywamy retrospekcję z Ciri, bo ona dostała się do Velen i się trochę zgubiła, więc no, próbuję przedrzeć się przez hordy wilków i zrobić jakiegoś questa, żeby pokonać króla wilków. Oni nam mówią, że musimy zdobyć przynętę, czyli zrobić bait, ale to jest bait, bo nie musimy. Wystarczy, że wbijemy się na Hama do leża tego wilkołaka i no, Ciri, możesz być dalej w kombat, super. I potem po prostu, z tego, że Ciri jest OP postacią w ogóle w tej grze, to kilka ciachnięć i możemy zabić tego minibossa tak od strzała praktycznie. Przy okazji ragdole w tej grze są śmieszne. To ja. Mary się nie zabijaj tutaj przy okazji. Sorry.
No i mamy już skończony segment z Ciri. Wracamy do Geralta. Jak wspomniałem, jeśli chodzi o Geralta, to za każdym razem, kiedy będzie zmiana postaci albo zmiana rejonu dużego, no to wtedy Geralt już jest znowu wolny. Więc co robimy? Wyciągamy kuszę, tylko nie w barona i już jesteśmy znowu szybcy. Teraz szybki menuing, ponieważ ubieramy na siebie najlepszy armor na świecie, czyli ten nilfgaardzki kostium. Dlaczego? Bo jest bardzo ładny i jest fancy. A inna sprawa, która jest też ważna z tym kostiumem, jest taka, że to jest lekka zbroja. A właśnie podnieśliśmy perk, który sprawia, że za każdą część lekkiej zbroi, którą mamy ubraną, to dostajemy plus 5% do damage'a z szybkich ataków. I w tym momencie mamy buty, spodnie i kurtkę, które są, Geralt podnieś to, które są lekką zbroją i rękawice, które przy okazji podnieśliśmy, które są lekką zbroją. I dzięki temu mamy plus 20% do szybkich ataków, co się przyda zdecydowanie. Przy okazji Geralt jest mistrzem bycia detektywem. Normalnie teraz się zdarzyła fajna rzecz, bo nałożyłem dialogi Geralta na dialogi Barona. Stało się tak, ponieważ Baron będzie gadał o tym, jak te drzwi są bardzo zablokowane i będzie walił w nie tak długo, zanim je faktycznie otworzy. No chyba, że przerwę mu dialog, powiem ja jestem teraz ważniejszy, czyli tak w sumie jak ja komentuję ten run. I po prostu Geralt zacznie gadać zamiast niego, więc Baron się po prostu zamknie i otworzy te drzwi od razu. Oszczędza to jakieś 10 sekund dialogu. I odkryłem to ja przypadkiem. Dialogi Geralta lubię też nakładać. Przy okazji, nawiązując do donata Hoxie, który był jakiś czas temu, możecie kojarzyć, w sumie nie możecie kojarzyć tego głosu, bo wszystkie dialogi były pomijane w Jakucie, ale japońskie dialogi mamy i osoba, która zajmuje się voice-overem Geralta w japońskiej wersji, to jest ta sama osoba, która robi dialogi dla detektywa Date w Jakuzie Kiwami 1 i 2. Więc no, dobór naprawdę dobry, bo ten głos moim zdaniem bardzo dobrze pasuje. Ten voice actor jest po prostu super. A tam kto jeszcze był, że Ciri Reina? To... Ciri to jest Makoto z Yakuzy 0, a Yennefer to jest Reina z Yakuzy Kiwami 1. A w ten sposób, dobra. Tak, więc dużo, dużo voice actorów, którzy byli w Yakuzie, są też w Wiedźminie. I uważam, że to jest bardzo dobry wybór ogółem, bo no, robią robotę. W przeciwieństwie do na przykład angielskich aktorów, bo ja osobiście nie lubię angielskiej wersji, bo Geralt brzmi jak Batman i to strasznie nie pasuje. I'm Batman! No, tak doskonale właśnie to zilustrowałeś, więc to jest słabe. Mówiąc o dialogi, to mogę parę rzeczy na szybko powiedzieć? Pokaż Jasne. Jakieś dialogi, dawaj. No, mamy dialogi. Tutaj parę donacji. Halamix dał 4 zł z komentarzem Gargo Fast. Wave 3 dał 12 zł z komentarzem Dopiero co oglądałem to na GDQ, nawet mówisz to samo, tylko w innym języku. Odciąć Ciri, proszę. A Gali Anonomin dał 6 zł mówieniem Kadzik Wiedźmina znów speedrunuje, Ziomek tuż za nim run komentuje, Dave z Ameryki donacje czyta, GSPS to społeczność żyta, Geralt jest szybki, czas oszczędzić pora, Ciri do wora, a wór do jeziora. Dokładnie tak, dziękujemy za wierszek i za donacje. Tak, jak ktoś nie wiedział, to na GDQ, które odbyło się 2 tygodnie temu, udało mi się dostać z Wiedźminem 3 i też zrobiłem dokładnie ten sam speedrun. I nie sądziłem, że to się stanie, zwłaszcza, że tak się pochwalę. Było tylko 10 gier na poprzednim GDQ, które miało estimate powyżej 2 godzin i jedną z nich był właśnie Wiedźmin, także czułem się zaszczycony. No i uznali nas. Uznali nas. I mało tego, chyba obecnie mój run na YouTubie GDQ ma najwięcej wyświetleń ze wszystkich runów z ich eventu. O ile Tasmot cię jeszcze nie wyprzedził. O ile Tasmot mnie jeszcze nie wyprzedził, więc w ogóle super. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Ale teraz kolejny event, który zaczyna się na G, czyli GSPS, bo na nim właśnie się znajdujemy. Teraz robiliśmy questy dla guślarza, ponieważ guślarz ma kozy, właśnie robiliśmy najgorszą misję eskortową. Coś tam z dzwoneczkiem było, tak, ale poszło ci to na tyle szybko, że nawet chyba nikt zauważył, o co chodziło. Tak, więc nie będę do tego wracał. To była głupia misja eskortowa. Najważniejsze, żeby się wszystko zakończone po niej. Przechodzimy do Barona, ponieważ on mówi nam, że no spoko, powiem ci informację więcej o Ciri, tylko moja żona i dziecko zaginęły, więc musisz mi pomóc, nie? Więc, no mówimy, dobra, spoko. Okazuje się, że nam trochę nie powiedział prawdy i teraz zrobił imprezę, jak widać, bardzo fajną, więc musimy trochę go przekonać, żeby jednak nam powiedział prawdę. Dziś w klubie będzie bęgę. Teraz nam powie prawdę, bo go przekonaliśmy dosyć solidnymi argumentami i mówi nam, że no jest jakaś klątwa, nie będę wchodził w szczegóły, ale teraz następuje ważny skip, to jest botchling skip, to jest walka z porońcem, poroniec skip, ponieważ będziemy bić się z crash gry drugi raz, serio, jednego dnia. Tu mi się jeszcze nigdy nie skraszowała, więc spoko, sekcja z baronem jest super. Ja ci mówię, zaktualizuj w końcu coś w tej siódemce. Dobra, Wiesiek, ja bym cię tak chciał uruchomić, nie? Ogólnie. O.
Dobra, chwilę to potrwało, ale otworzył mi się menedżer zadań. A po menedżerze zadań może Wiedźmin tym razem? Please, please, dobra, jest. Uruchomił się Wiedźmin, dobra. Ona się prawie nigdy nie kraszuje, po prostu dzisiaj na evencie musi się skraszować tyle razy. Chyba na poprzednim baratonie było to samo. Dobrze, więc wczytujemy kolejny punkt kontrolny po raz kolejny. Co jeśli, no, co jeśli mieszanie wersji tak na to działa? Nie, bo gram po angielsku z japońskimi dialogami. Nie, teraz grasz po polsku z japońskimi dialogami. Zwykle gram po angielsku z japońskimi dialogami. Nie było z tym problemu, a teraz po prostu tak w dziwny sposób jest. Nieważne. W każdym razie, jak wspomniałem, jest bardzo długa, nudna walka z Porońcem i można ją całkowicie pominąć. Jest to trudne, ponieważ to wymaga bardzo specyficznego setupu. Siema, Baron. A, teraz jesteśmy wolnym Geraltem przez chwilę, no ale walka jest krótka, więc... No i tak się go stukło. Więc jak się go łatwo pomija. Więc teraz może opiszę, jak wygląda dokładnie skip z Porońcem. Muszę stanąć w bardzo dokładnym miejscu i użyć bardzo dokładnego znaku w bardzo dokładnym kierunku. Jeżeli jesteśmy super Geraltem, to nie jest takie proste. Może teraz? Dzięki, gro. Więc jeszcze uruchomię Super Geralta, także czat, trzymajcie kciuki za mnie, bo nie trenowałem tego przed ranem i może się okazać, że mi nie wyjdzie. To jest dosyć losowe 50-50, więc no zobaczymy. First strike. Nice. Także to był Poroniec skip. To był Poroniec, już nie ma Porońca. Co się stało? Możecie się zastanawiać, dlaczego on zginął od razu, dlaczego zabiłem go błyskawicznie rzucając znak art. Otóż... Z jakiegoś powodu możemy przepchnąć Porońca pomiędzy kawałek palisady a kamienia gdzieś tam z tyłu w walce. I gra do końca nie wie, co z nim zrobić, bo wtedy się blokuje Poroniec i nie za bardzo można dalej z nim się bić. I gra chce go zdespawnować. Ale no, to jest miniboss, więc gra do końca nie chce go zdespawnować, bo to jest miniboss, nie? Nie wypada, że bo wtedy może się gracz softlockować. Więc następną rzeczą, jaką gra robi mądrą, jest... Okej, skoro nie możemy zdespawnować tego bossa, to zdespawnujemy jego hitbox. A skoro zdespawnujemy jego hitbox, to w tym momencie traci możliwości dostania obrażeń, więc traci też całe HP, więc ginie w sekundę. No i tym sposobem oszczędzamy całą walkę, która trwa krótko. Może wydawać wam się, że to nie wyglądało aż tak skomplikowanie. Jest skomplikowane. Trzeba w bardzo dokładnym miejscu stanąć obok Porońca i w bardzo dokładne miejsce je ardem wyrzucić. Do tego stopnia jest to skomplikowane, że jestem jedyną osobą na świecie, która ten skip robi. Więc brawo ja. Oczywiście Niknak, który teraz zabrał mi World Record, próbuje, ale wychodzi mu to zdecydowanie rzadziej, bo mam beznadziejny setup. Ale słuchaj, kiedyś skończył obejrzeć WR-a, wskoczę mu, zobaczysz. Będą jeszcze z niego ludzie. Dobrze, w tym czasie, jak mamy kolejną misję eskortową z guślarzem, to... w sumie oddałbym głos Alice'owi, ale dawno nie gadałem z czatem, więc może dla odmiany Mary powiesz mi coś ciekawego, co się dzieje na czacie. Co się dzieje na czatem? Widzę, że ludzie ci polecają, żebyś spatchował grę, żebyś spatchował Windowsa, żeby ratować frame'y wpłacając na oszczędzanie klatek, bo ramen chyba się już tego... Nie chcę użyć tego słowa, którego ty chcesz, żebym ja użył. Spukany jest, no. No, ramen jest spukany jak wielu z nas, ale jeżeli ktoś jeszcze jest, kto chciałby zobaczyć, jak są ramki ratowane, to wiadomo, pewnie się dorzuci. O, dziękujemy bardzo, Martin z MVP. Pytanie jest, czy można przechodzić dodatki DLC na Old Patchu? Nie można, dlatego nie robię ranów z dodatków DLC. To jest jedyny powód tak naprawdę. Normalnie bym je robił, bo są super. I mają fajne straty, tylko są wolne. Trzeba używać płotki, to jest nudne. Dlatego rany na obecnym patchu trwają godzinę dłużej, około. I jedyną różnicą jest ten jeden glitch w zasadzie. Więc godzina więcej biegania i nic innego nie robienia ciekawego. No to jest nudne, więc po prostu nie robię tych ran. I żadnych innych tych wieśka też nie. Dlatego odpad to jest jedyna kategoria, którą ranuję, bo tylko ona jest fajna. Jak ktoś wam powie, że jest inaczej, to spoko. W sensie dialogi też są okej. Okay. Dialogi, tak. Dodatki też są okej, okay, tylko są po prostu nieszybkie. Kamix się pyta, czy można stakować to super bieganie. Można, dlatego to jest jeden z powodów, dla którego ulepszałem. Znaczy stakować do końca nie, ale to bieganie zależy od tego, jaka była prędkość pomiędzy Geraltem a światem w momencie setupu. Dlatego podnosiłem punkty kontrolne, punkty umiejętności i dlatego to był. I dlatego ulepszałem spowolnienie kuszy podczas. Przepraszam, tego ostatniego menuingu. Dzięki temu byłem w stanie mieć maksymalne spowolnienie, a tym samym maksymalną różnicę w prędkościach, a tym samym najszybszego Geralta.
Dobrze, w tym momencie mieliśmy rytuał, bardzo zresztą ważny, ponieważ za pomocą krwi porońca, którą otrzymaliśmy, dowiedzieliśmy się trochę informacji o żonie i córce barona, więc czysto teoretycznie moglibyśmy już po spotkaniu rybaka Wojciecha i po tym, jak on nam opowie, o co chodzi, nie będę mówił o beczce, by the way, po tym, jak spotkam, bo nie powiedziałem, że powiem, jak będzie donate, to nie było donate'a. Po tym, jak spotkamy rybaka Wojciecha, wystarczy, że pójdziemy do barona i opowiemy mu, co się stało z jego żoną. Czekaj, kiedy powiedziałeś się, że jak będzie donate? Podczas Jakuzy. Więc ja nikt nie wpłacił, więc sorry. Więc pogadamy z Wojtkiem. Czysto teoretycznie powinniśmy w tym momencie podejść do barona i powiedzieć mu, co się stało. Ale tego nie zrobimy, bo jesteśmy dupkiem. Tak naprawdę głównym celem, dlaczego tego nie robimy, jest to, że i tak musimy wrócić do Velen później w fabule po skończeniu pozostałych dwóch lokacji, czyli Novigradu i Skellige. Więc równie dobrze możemy oddać ten quest razem z rozpoczęciem następnego, czyli no... tym, który będzie za jakąś godzinę czy coś takiego, więc spokojnie, wiem, Baron, że ci zależy na żonie i dziecku, ale poczekają, spokojnie, nie? Raczej bez problemu. Kurde, w sumie teraz sobie uświadomiłem, że przez to, że mam polską wersję, to moje niektóre setupy na, nie będą działać, bo ja robię setupy na podstawie tego, gdzie nazwa questa jest umieszczona na mapie, ale sobie poradzę chyba. W tę stronę? Chyba nie, się zgubiłem. Prawie byłem blisko. Teraz idziemy do Kiry. Kira. Najgorszy... Keira w sumie, bo to po polsku już rozmawiam, to nie jest Keira. Keira to jest najgorsza postać w tej grze, ponieważ jej quest jest długi, żmudny, nudny, nie lubię go, nie lubię jej. Dobrze, że ginie. Tak naprawdę to nie ginie, bo nie kończymy jej questa, ale to też jest ciekawostka w sumie. Pada pytanie z czatu, czy eksperyment w Wiedźminie czy się uda? Nie. Eksperyment w Wiedźminie czy się nie uda. W sumie zastanawiam się, który... fragment gry można pociągnąć pod eksperyment i chyba... Ten, w którym lecą w Sea Shanty 2. To nawet wiem, który można podciągnąć. Pomyślałem, który można pociągnąć eksperyment. I się nie uda. Dobrze, teraz mamy segment z Kirą. Kira jest bardzo fajną czarodziejką, bo boi się szczurów, więc musimy zniszczyć gniazda szczurów. Niestety zniszczenie gniazd szczurów jest trudne przez Geralta, ponieważ musimy to zrobić bombami albo znakiem. A w momencie, jak jesteśmy w walce, ponieważ tu są szczury, to adrenalina, znaczy stamina Geralta, która jest potrzebna do rzucania znaków, nie odnawia się tak szybko. Więc co musimy zrobić? Zniszczyć jedno gniazdo znakiem Igni, potem odejść jak najdalej tylko się da, żeby wyjść z combat mode, wrócić po tym, jak się nam stamina zregeneruje i już dzięki temu możemy zniszczyć drugie gniazdo, ale jest to pierwszy z wolnych segmentów z Kirą. Drugi segment wolny z Kirą jest tutaj, ponieważ czekamy, aż się przeciwnik despawnuje, czekamy, aż Kira się przeteleportuje, na szczęście jest magiczką, więc to może robić. No i w tym momencie podchodzimy pod ten posąg, jesteśmy surferem i nic nie możemy robić, bo musimy czekać na dialog Keiry. Kolejne pytanie z czatu, czy jak wpiszesz Wiedźminie plus Dacton, szybko kuca? W Wiedźminie nie można kucać, z tego co się pojawia. Kaza się pyta, jak to się eksperyment nie uda? Zobaczycie. Kto to się pyta, jak to on szybko gada? Byłem kiedyś komentatorem e-sportowym i nauczyłem się szybko gadać. Ogólnie dużo. Wcześniej też szybko gadałem, zanim byłem komentatorem, a potem po prostu nauczyłem się, jak to się robi efektywnie. Więc no, dlatego mam doświadczenie, powiedzmy, szybkim gadaniem. No i ogólnie szybko gadam. Mój mózg trochę dziwnie działa, bo ciekawostka, jak z Merym próbowaliśmy timeować jeden z ranów 100% w Saints Row 3, który, bo jesteśmy moderatorami Saints Row 3, który trwał 12 godzin, to ja to oglądałem na podwójnym spowolnieniu, a Mary na spowolnieniu 1,5. No i Mary nie mógł w stanie zrozumieć, dlaczego ja oglądając film na podwójnym przyspieszeniu, byłem w stanie zrozumieć, co mówią runnerzy, mimo tego, że on na 1,5 już miał problemy. To znaczy ja oglądałem na 1,5 głównie dlatego, że przeglądarka Twitch, że player Twitcha jest do bani. Tak, i on nie był w stanie zrozumieć dialogów na 1,5 i był w stanie 2 razy, więc moją teorią jest to, że mój mózg po prostu trochę szybciej działa, tak po prostu, i jestem w stanie pominąć ten moment, kiedy zastanawiam się, co powiedzieć, hercach. Po prostu to mówię. Tak, mój mózg działa w 90 Hz, dlatego nie mogę grać w gry ani NTSC, ani PAL, dlatego gram tylko na PC. Dlatego grasz tylko na Vive'ie. Tylko na Vive'ie, dokładnie. Więc nie wiem, czy to prawda, ale tak jest. Także mieliśmy walkę z golemem przed chwilą, teraz będzie najciekawszy segment, czyli autoscroller, na którym Kira jest useless, ponieważ Kira jest zaawansowaną magiczką, tutaj jest białe zimno, jeżeli wyjdziemy z tej kopuły, to dostajemy damage, ale... Keira, błagam, jak mówisz Kira, to ktoś na czacie może źle odebrać. Dobrze, przepraszam, zapominam się. Keira jest bardzo useless magiczką, ponieważ ona używa zaawansowanych form magii, żeby zamknąć portale, które sprawiają, że to zimno się wydobywa, nawet dabuje na swoich przeciwników w tym momencie, ale Geralt, który używa najbardziej podstawowej wersji magii, i magicy się śmieją z Wiedźminów, że nie potrafią używać innej formy magii poza podstawową wersją, czyli znakami,
podchodzi, używa znaku i zamyka portal. Od tak, mimo że Keira musi robić to swoją zaawansowaną magię wściubściu i tabować. Więc Keira jest po prostu useless. Dlaczego tak się dzieje? Później w grze dowiadujemy się, że możemy zamykać te portale przy pomocy specjalnej bomby z Dimitrium albo właśnie tym znakiem. I to są dokładnie te same portale, więc runnerzy stwierdzili, że co by się stało, gdyby użyć tej samej techniki, o której gra nam mówi później, wcześniej. I to działa, jak się okazuje. Teoretycznie można zablokować portale tak, żeby nie były zamykalne, bo w następnym boss fight'cie, w którym przyzywane są te portale, już nie można ich zamknąć, ale z jakiegoś powodu deweloperzy to zostawili tutaj. Co ciekawe, jest to dostępne też w obecnym patchu, więc możecie sobie to sprawdzić. I spółka. Nie wiem, czy w sumie to jest easter egg, czy tak miało być naprawdę, ale no to nadal jest w grze, więc jak ktoś odpali wieśka i spróbuje zamknąć te portale, to jest spoko. Trzeba je zamknąć tylko odpowiednio szybko, bo jak zrobimy to za wcześnie, to jeszcze się animacja zamykania nie aktywuje, a jak zrobimy to za późno, to zespawnują się przeciwnicy, więc trzeba mieć dobry timing. Jak ktoś chce dobry timing, albo chce ranować tę grę, to jest w ogóle ciekawe, jak chcecie ranować Wieśka 3 i być tacy zajebiście jak Kadzik, to możecie to zrobić, ponieważ jest poradnik do Wieśka 3, który zrobiłem ja, jest po angielsku, ale... Bo jak chcecie po polsku, to... Jak chcecie po polsku poradnik, to nie, nie, ja nie wchodzę w żadne memy, po prostu nie ma poradnika po polsku do Wieśka. Więc jest po angielsku poradnik, który sam nagrałem, trwa 4 godziny, bo omawiam cały run po kolei, ale są tam poszczególne segmenty, które możecie sobie odtwarzać, bo porobiłem timestampy i możecie się sami nauczyć, jak runuje się Wieśka. Żeby downpatchować grę, bo to jest na starym patchu, możecie mieć albo wersję steamową i skorzystać z poradnika innego runnera, który jest na stronie speedrun.com. Jak piszecie wyszukiwarkę Witcher 3, to powinno wam wyszukać stronę z naszą grą i wszystkie nasze poradniki. Albo możecie po prostu mieć wersję z płyty, tak jak ja mam, i użyć na stronie speedrun.com też speedrun.com. Rozumiem, że nie masz jej przy sobie, żeby zademonstrować? Nie mam jej przy sobie, bo mam w starym mieszkaniu. Czy właśnie się softlockowałem? Okej, już nie. Przez chwilę się softlockowałem, ale już nie. Więc wracając, albo po prostu użyć wersji z płyty, zainstalować surową wersję z płyty 1.0 i użyć patchów do manualnych do 1.06, które są na stronie speedrun.com w zakładce Resources. Więc polecam gorąco, żeby to zrobić i samemu spróbować się właśnie w Wiedźminie. Także poradnik jest ode mnie, więc mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest dobry. Jest też poradnik, jak zdampaczować sobie grę, więc macie wszystko i możecie być tacy super jak Kadzik. To jest walka z Nitralem, to już nie jest walka z Nitralem, bo jesteśmy super Wiedźminem. Jeszcze zlutuję sobie od niego broń, bo ma Nitral bardzo dobry to jest ten na łupież? Nizoral jest na łupież. Nie, Nitral. No teraz już Nitral. Krótsze życie każdego łupieżu to Nitral. Nawiązując do poprzednich donacji, jakie miały miejsce. A propos donacji, to mamy chwilę gadania, więc może Aris, coś nam ciekawego powiesz. Coś ciekawego zawsze mogę powiedzieć. Dostaliśmy 20 zł od... Nie mam tutaj imię. To poszło. Arkham Blade. Bez komentarzy, ale bardzo dziękuję za te donacje, bo idą bezpośrednio do Fundacji Itaka. I z tymi donacjami to jest do wybrania taką licytację w tym grze, co Kadzik teraz gra, żeby czy oszczędzić czas, czy oszczędzić Siri. Na razie to cały czas wygrywa oszczędzić Siri, to znaczy, że to jest wolniej. I chcemy tak po angielsku save the frames, oszczędzić czas. Oszczędzić klatki. Zapisać ranki. No. Co na pierwszy oko wygląda, że jest tylko różnica 190 zł. Nie, to nie tak źle, do zrobienia, panowie, panie na czacie. Do zrobienia. Damy radę. Każda złotówkę pomaga i każdą złotówkę można iść do wybrania, oszczędzić Siri czy oszczędzić czas. Nie wiem, możecie się też oświadczyć w donacie, jeżeli to jest wasza rzecz. Jestem wolny, by the way. Nie, Kaciu, to akurat ty jesteś przeciwieństwem wolnego. No dobra, jestem szybki, przepraszam, faktycznie tak było. Dobrze, wracając do gry. Mamy teraz questa, gdzie musimy podążać za Kirą. Otóż nie. Ponieważ kwestia jest taka, że to, co triggeruje rozwój fabularny dalszy w tej grze, to jest przeczytanie książki, którą Kira daje podczas jednego z dialogów. Więc co zrobiłem? Dostałem od Kiry narzędzie, które umożliwia mi otwieranie zaczarowanych przejść. Otwieracz? Z iluzją. Otwieracz nam dała dosłownie. I po tym, jak nam dała to narzędzie, to przeczytaliśmy sobie tę książkę, uciekliśmy i nigdy do niej nie wracamy. Więc do końca gry ona jest zamknięta w tej jaskini. Więc jak ktoś nie lubi, jak Kira ginie, to ona nie zginie. Po prostu jest uwięziona tam na zawsze. W limbo. Jest ona uwięziona w limbo na zawsze. I mam nadzieję, że wam się to podoba, mi jak najbardziej, bo nie lubię Keiry, jak już wspomniałem. Więc to tyle, jeśli chodzi o wątek Keiry, to tyle, jeśli chodzi o wątek Barona, więc zostaje nam tylko wątek sierocińca na krzywuchowych moczarach. Bo są tutaj krzywuchowe moczary, czyli no dziwne miejsce, na samym środku bagien, żeby zrobić sierociniec. Ale no jest sierociniec, jest tutaj taka starsza pani, która się zajmuje dziećmi sierocińca i zachowuje się bardzo dziwnie. Spoiler, to jest żona Barona. A.
Więc no, będziemy musieli później powiedzieć o tym, że ona zawarła pakt z wiedźmami i ona znajduje się na tych moczarach. Ale o tym oczywiście baronowi tak szybko nie powiemy. Więc teraz musimy zrobić questy na tych moczarach. Okazuje się, że jest jakiś ziomek Janek i ten ziomek Janek podobno wie, co się stało mniej więcej z Ciri. I wie, jak się dostać do wiedźm, które wiedzą, co się stało z Ciri. Więc żeby dostać się tam, to musimy odnaleźć Janka. To jest, on podobno nie istnieje, to jest jakiś leśny stworek, ale zaraz się okaże, że jednak istnieje. Więc na razie muszę zbadać jego ślady. Geralt jest bardzo szybki w eksplorowaniu, co się gdzieś stało, ponieważ już skończyliśmy to investigation, zablokowaliśmy się na drzewie, ale jest okej. Okay. Geralt, po prostu kliknij E tutaj. Okej. Okay. Kliknij E, Geralt. Dobra, jest już safe. Więc to jest Janek, ale on nie może mówić, ponieważ stracił głos. Tak jak ja zrobię to za 2 godziny. Ponieważ został mu ukradziony, tak jak mi się to nie stanie za 2 godziny. Powiedział, nie wiem, prowadził jakąś audycję, powiedział, oddaję głos, to studia. A wtedy ktoś powiedział, joink. Joink i tak. I został jego głos zaklęty w butelce na górze, dlatego jako Super Geralt możemy po prostu sobie wbiec na górze, wbiec na górę, bo po co się wspinać, nie? Po co iść naokoło wytoczoną ścieżką, skoro jesteśmy tacy szybcy, można po prostu biec, a gra... Wbiegamy na tę górę tak szybko, że gra nawet nie zauważa, że jesteśmy pod kątem i nie zauważa, że powinniśmy się ześlizgnąć, to jest tak szybkie. Więc oddajemy Jankowi głos do studia i Janek mówi, że no, pomogę ci z tą starszą panią się dogadać, zaśpiewam jej coś ładnego, ona w końcu twierdzi, że jednak istnieje i wtedy będzie wszystko fajnie i dogadamy się z wiedźmami. Podczas dogadywania się z wiedźmami nastąpi bardzo ważny moment, na który wszyscy czekają, tej cutscence konkretnej. Sztylet. O! Sztylet. O! Ten sztylet. Ten sztylet jest bardzo to jest istotny. Ten sztylet. Powinniśmy zrobić inny incentive jakiś na ten sztylet. Tak, ten sztylet jest tak bardzo istotny w grze w komputer, że to jest jedyna animacja w grze, której nie da się... Jedyna z dwóch animacji w grze, której nie da się pominąć. Cały czas mówiłem, że jedyna. Potem podczas GDQ się skapnąłem, że są dwie. No to jest jedna z dwóch animacji w grze, dwóch cutscenek w grze, której się nie da pominąć. I podejrzewam, że ten sztylet jest tak bardzo istotny, tak bardzo ważny dla deweloperów. Spędzili tyle czasu, żeby go zamodelować, że jest to cutscenek. Ty widziałeś, jak on się błyszczał, jaki on ładny był. Jak psu jajca. Dobrze, więc teraz mamy walkę z sercem drzewa. Co może się zastanawiać, dlaczego walczymy z tym sercem drzewa? Nie za bardzo mieliśmy powód, prawda? Otóż po zobaczeniu sztyletu gra nam mówi, że mamy dogadać się ze sołtysem sztygarów, czyli takiej jednej wiochy, która jest tutaj niedaleko bagien. Otóż ten sołtys ma problem i musimy go naprawić. Tym problemem jest duch drzewa. Więc zamiast pytać go, co się stało i wtedy dopiero zabić duch drzewa, to zabijamy ducha drzewa i dopiero mówimy mu, co się stało, jaki masz quest dla nas, o duch drzewa i zabijamy go. Ten sztylet jest tak ważny, że widzimy tę niepomijaną cutscenkę 2 razy w jednym questie. Dlatego kazałem wam go zapamiętać. Ponieważ to jest ten sztylet. Ja bym sobie go na emotkę walnął albo coś. Jest emotka sztyletu już tutaj gdzieś, na czacie. A to się nie liczy. A tutaj mamy bardzo ważny segment w grze, otóż trzeba naciskać spację. Po naciskaniu spacji trzeba naciskać spację, czyli daszować. A po naciśnięciu spacji należy nacisnąć spację jeszcze kilka razy. A potem też się naciska spację? Nie, potem już jest koniec. A. Potem już jest koniec. Najdłuższy segment z Ciri, ale i tak sprawia, że musimy zamienić sobie z powrotem stan, bo jak mówiłem, po tym jak zmienimy bohaterów, to Geralt już jest wolny. Ale już nie, bo wyciągamy kuszę i jest dalej szybki. Więc w tym momencie mogę śmiało powiedzieć, że skończyliśmy z Velen i do Velen wrócimy tylko na drugą część. Więc czemu ja wchodzę tutaj? Pomyliło mi się. Skończyliśmy z Velen i w tym momencie możemy przejść do następnego segmentu, czyli Novigrad. Novigrad, czyli wolne miasto, które tak naprawdę jest już okupowane przez Redanie. Dowiedzieliśmy się już wszystko, czego mogliśmy na krzepuchowych moczarach, dowiedzieliśmy się, co się stało u Keiry, zostawiliśmy ją na pastwę losu i z Baronem dogadamy się później. Więc teraz możemy przejść do Novigradu i spotkać tam kilku naszych znajomych, ponieważ nie wspomniałem o tym wcześniej, ale Ciri zostawiła ślady w 3 głównych... częściach świata w grze. Otóż zostawiła swoje ślady w Velen, które właśnie ukończyliśmy pierwszą część, w Nowigradzie, do którego się teraz udajemy, i na Skellige. Do Nowigradu możemy dostać się na 3 sposoby w tej grze. Możemy albo przekupić się strażnika, który jest przy moście, albo zrobić quest dla strażnika, który jest przy moście, albo zdobyć glade, który jest przy moście. Powiedziałem, że 3 sposoby, ich jest więcej, przepraszam. Albo zdobyć fałszywy glade, który pomaga nam przejść przez most, albo przepłynąć. Jak jesteśmy szybkim Geraltem, zgadnijcie, co jest najszybsze. Co ciekawe, jak przepływamy, to gra nam nawet daje za to expa, że jesteśmy na tyle inteligentni, że stwierdziliśmy, no w sumie pływać też się da. Więc to jest taki mały smaczek drobny. Przechodzimy do Velen, tutaj będziemy mieli kilka początkowych cutscenek i dialogów, więc Aris, mogę oddać tobie głos w międzyczasie i porozmawiasz trochę o wpłatach, które mamy na tego Witmina 3.
A bardzo dziękuję, bo mamy parę tutaj donacji do przeczytania. Teb dał 100 zł z komentarzem: wysłałam donacji, by wysyłać Siri na wakacje. Pryksum dał 6 zł z komentarzem: Jennifer czy Triss. Fearer dał 50 zł z komentarzem: oni 4 lat robili wieszka, a tu mu moment przejścia. I Metakło dał 10 zł. Świetnia inicjatywa, panowie. Wszystkiego dobrego i powodzenia. I z tym zmieniło się wszystko, bo oszczędzić czas był blisko i teraz nagle oszczędzić Siri doszło więcej do przodu. Niestety, przykro mi z tego powodu, ale wierzę, że jeszcze damy radę. Mamy jeszcze sporo czasu rana, tak spokojnie godzinkę z hakiem mamy na to, żeby oszczędzić czas, wygrało, bo jest obiektywnie lepszą wersją. Padło pytanie, czy Triss czy Ciri? Brock to jest Triss albo Yennefer, Woke to jest ten, kto czytał książki. Dokładnie, ponieważ wytłumaczenie moim Triss czy Yennefer jest bardzo prostym. Jeżeli ktoś czytał książki, to wie doskonale, że Yennefer, hello. Jak ktoś nie czytał książek i tylko grał w gry, to wie doskonale, że Triss, no hello, bo Yennefer jest trochę głupia, jak grasz tylko w gry. Ja czytałem książki, więc jestem team Yennefer. Jak ktoś nie grał w książki, no ciężko grać w książki, a jak ktoś nie czytał książek, to jest pewnie team Triss. Albo team Shani, albo team Płotka. Widziałem różne paringi. Wiadomo, że najlepszą waifu z tej gry jest Widol z DLC. I nawet nie mówcie, że jest inaczej. Kto grał w Serca z Kamienia, ten wie. To było Serce z Kamienia? Tak, to było Serce z Kamienia. Dobrze, w każdym razie znaleźliśmy Triss. Jej, a propos Triss, właśnie ją znaleźliśmy, robimy parkour, żeby jej zaimponować. I robimy bardzo fishy quest, ponieważ no, gościu nam mówi, że musimy pozbyć się szczurów z hangaru. To jest trochę niespotykane, prawda, nietypowe, więc no coś nam tutaj śmierdzi. To nie jest tylko ten owies, który jest tutaj w środku i te szczury. Więc no, pozbywamy się szczurów z tego środka magazynu, pogadamy sobie z Triss, jakie tam są stare czasy. Hej Triss, co tam u ciebie słychać? Ciekawego, dawnośmy się nie widzieli. O mój Boże, to pułapka. Ten gościu nazwał na nas Łowców Czarownic, ponieważ w tym momencie, że istnieją Łowcy Czarownic, którzy po prostu... No, jakby to delikatnie powiedzieć, nie lubią czarownic, bo zarząd miasta nie lubi czarownic. A właśnie zbugowałem sobie grę przez chwilę, ale... Na czacie pada pytanie, czy są jakieś meme rany w wieśku, czy chociaż obstawiam, że ty nie jesteś najlepszą osobą, by się o to pytać? Nie ma za bardzo. Jest... Memem nazwałbym 100% w tej grze, bo jest jedna osoba, która zrobiła speedrun ze 100% przejścia tej gry, ale Kadzik, co masz na myśli mówiąc 100%? Wszystkie wyścigi konne, wszystkie gry w gwinta, wszystkie walki na pięści, wszystkie questy główne, wszystkie questy poboczne, zebranie wszystkich kart do gwinta, zrobienie wszystkich enkanterów, które nie są liczone jako questy w dzienniczku, ale są to enkantery, więc trzeba je jeszcze zaliczyć. Do tego jeszcze zdobycie wszystkich schematów alchemicznych i tych do kraftowania przedmiotów, więc ogólnie dużo. I gościowi zajęło to... ile? 19 godzin? Na obecnym patchu. Aliatus to zrobił i on jest szalony. Ja powiedziałem, że może kiedyś w przyszłości zrobię tego rana na starym patchu, ale nigdy nie podaję dat, bo nauczenia się jest bardzo, bardzo dużo, bo robicie milion... Nie powinienem jeszcze wychodzić. Bo jest do zrobienia milion rzeczy naraz. Więc no, to jest jedyna taka mem kategoria. Ludzie myślą sobie, haha, możecie zrobić tak jak w Falloutach, sex percent czy coś takiego. To byłoby nudne, bo w pierwszym tutorialowym miejscu nie da się za bardzo tego dokonać, a w późniejszych po prostu idzie się do pierwszego lepszego przybytku i tyle. Więc to byłoby w sumie nudne, po prostu przejść pierwszy akt procent, to by się nazywało, nic ciekawego. I jest w sumie przejść pierwszy akt procent, ale na 100%. I to jest nazwa jednej z kategorii, ranuje ją jedna osoba, więc jest nudna. I ta osoba, która to ranuje, też jest nudna, więc... Mary wie, o kogo mi chodzi. No wiadomo. No wiadomo. Dobrze, więc wracając do gry. Powinienem pogadać z tym gościem, ale z racji tego, że pogadałem z nim wcześniej, to już nie muszę. Dogadujemy się z Corinne Tilly. Skończyliśmy quest dla Triss i dowiedzieliśmy się, że jest tutaj oneiromantka, czyli pani, która jest w stanie wyśnić nam to, co się stało komuś w przeszłości. Tak okay. To działa. Opowiadamy jej historię naszego życia i Siri, dzięki temu ona może wyśnić, co się stało z Siri w Nowigradzie. I Siri w Nowigradzie spotkała się z Jaskrem, a jak dobrze wiemy, spotykanie Jaskra gdziekolwiek to są kłopoty. Pytanie szybko z czatu. Halamix się pyta, czy autosplitter panu chodzi? Nie, bo nie używam. W sensie jest autosplitter do tej gry, ale jest źle zrobiony, więc... Znaczy, może nawet jest dobrze zrobiony i może nawet działa, po prostu nie lubię autosplittera używać w tej konkretnej grze. Tak samo zresztą w Saints Row 3, więc... Więc to standardzie. Tak, dlatego splituję ręcznie. Tutaj widzimy, że Martins mówi... Martins tutaj wspomina, że Kadzi kiedyś obiecał, że będzie Olu Assassination na Save w SR3 w 2020. Było! Było.
Tak, ja powiedziałem datę, że będzie w 2020 ten run i zrobiłem ten run w 2020, w maju bodajże. Zrobił, wrzucił na leaderboardy, klepnąłem. Tak, więc jak ja coś obiecuję z terminem, to ja to robię. Dlatego zazwyczaj coś obiecuję, to robię to bez terminu. Bo obiecuję za dużo rzeczy. Pytanie też pada o Load Remover, czy masz gdzieś? Mam Load Remover na Slide Splicie, także spokojnie. To i tak raczej nie będzie już WR. Ja tutaj widzę może czerwone. Może czerwone, ponieważ no, gra skraszowała dwa razy, szanuję. Ze złotą kroplą, o dziwo. Ze złotą kroplą, bo ja jestem dobry w tę grę. Po prostu jak mi gra skraszowała dwa razy, to straciłem na to 3 minuty. No. Ciężko będzie to odzyskać. Fair. Co nie zmienia faktu, że powinniśmy oszczędzić czas, skoro i tak już go dużo zmarnowałem. Także wiecie, to, że nie będzie rekordu, to nie znaczy, że to jest pretekst, bo wiem, że teraz wykorzystacie to słowa przeciwko mnie, ale nie, to nie jest sąd czy cokolwiek, także litości ludzie. Dobrze, wracając jednak do gameplayu. Skoro wiemy, że Ciri spotkała się z Jaskrem, to teraz musimy podążać śladami Jaskra, ponieważ on lubuje się w różnych dziewojach, z flirtowaniem z różnymi dziewojami w mieście i musimy podążać jego śladami i sprawdzać, z jakimi dziewojami to on flirtował, żeby dowiedzieć się jakichś informacji o nim. Nie dowiadujemy się nic konkretnego. Ta dziewoja z kolei powie, że damy nam informację tylko jeżeli puścimy jej łomot. Nie wiem, może to lubi, nie pytajcie. No. Nie będę tutaj nikogo szejmował za cokolwiek. Więc dowiadujemy się, że ma bliźniaczkę i w sumie tyle, nic ciekawego. Dalej idziemy do kolejnej dziewoi, która spotkała się z Jaskrem i potem do kolejnej dziewoi, która spotkała się z Jaskrem. Tak naprawdę cały ten quest polega na tym, że idziemy śladami Jaskra i haha, śmieszne, on spotyka się z wieloma kobietami, a potem w sumie nic ciekawego się nie dzieje, bo wszystkie informacje ma Zoltan. Więc w tym momencie będą wyścigi, będzie bardzo ważny moment, bo będzie mega jump. Jak jesteśmy szybkim Geraltem, to movement troszeczkę się psuje w grze w komputer i mogą się dziać dziwne, ciekawe rzeczy. Może mi wyjdzie. Dwójkę muszę kliknąć, żeby nie robić wyścigu konnego i robimy duży skok. Nice. I tak się wracasz, po i tak się wracam, bo ale wygląda fajnie. Przy okazji jest szybciej zejść tutaj niż schodami. Generalnie, co się dzieje? Otóż gra zapisuje twój pęd, jaki masz, będąc szybkim Geraltem, jak stoisz pod odpowiednim kątem. I nie wie za bardzo, co z nim zrobić w momencie, jak skoczysz. Powinna go anulować, ale zamiast tego zostaje ten pęd, więc Geralt wsadza się w powietrze. Czasami można to wymusić, jak w tej lokacji, czasami pojawia się to samo losowo, jak przypadkowo wejdziemy pod odpowiedni kąt. I wygląda to śmiesznie, aczkolwiek zazwyczaj jest to tak potężne i tak Geralta wyskakuje to w górę, że zazwyczaj spada i ginie. Więc to tylko straci mi czas. Dobrze, teraz rozmawiamy z ostatnią dziewoją, potem idziemy do Zoltana, aby przekonać się, że tak naprawdę Jaskier się zakochał. To by się spodziewał, ale tak poważnie, czyli tak nie, że oflirtuje się z jakąś babeczką, tylko tak na poważnie. I teraz musimy iść na koncert do Priscilli, ponieważ Priscilla to jest właśnie ta postać, w której się zakochał. I posłuchamy zanim cokolwiek powiesz, posłuchamy teraz pięknego koncertu po tym, jak ja zamedytuję, ponieważ on jest dostępny tylko w nocy. Posłuchamy pięknego koncertu, dlatego wyciszymy się, posłuchamy tej pięknej melodii i mam nadzieję, że będzie się podobać. Through the Fire and Flames. Moim zdaniem był to super koncert. Oczywiście szanujmy się, w sensie, bo oszczędzamy czas, tak? No. Co ciekawe, ten koncert nawet fajnie brzmi przy ciszeniu, więc jest spoko. Para 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 bam. Para 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 bam, dokładnie. Okej, okay. Teraz kolejny segment, czyli musimy pogadać sobie z Ziggym Roivenem, czyli DJ-em Skrą. To jest Diskra, ale ja mówię na niego DJ Skra, bo to jest DJ Skra. I DJ Skra ma ten problem, albo ma taki gimmick z sobą związany, że no, jest jednym z gang liderów tutaj, jest liderów gangów. Bo Nowigradem rządzą cztery gangi. I jednym z liderów gangów jest Diskra, czyli Ziggy Roiven. Tak, pod takim pseudonimem się właśnie kryje. I jednym z tych członków gangu jest Junior, zwany także, jak widać ładnie na ekranie, Skurwielem Juniorem, nie bez powodu, ponieważ jest brzydki i robi złe rzeczy. Więc tutaj jest zasadzkę sprowokował na pozostałych członków, na pozostałych liderów gangu, którzy spotkali się w łaźni DJ Skry i nie podoba im się to. I chcieliby się go pozbyć. I my też się chcemy go pozbyć, bo wiemy na pewno, że Ciri i Jaskier mieli jakieś interesy z Juniorem i wpadli w tarapaty w związku z nim, więc ogółem wypadałoby się jakoś do niego dostać i wyciągnąć z niego informacje. Więc żeby to zrobić, musimy najpierw pomóc DJ-owi Skrze. Otóż, żeby pomóc DJ-owi Skra, musimy odnaleźć zaginiony skarb Atlantydy, ponieważ ktoś mu ukradł pieniądz.
i nie wiemy, kto mu ukradł pieniądz. Otóż no, wysadzili mu dziurę w kanałach i ukradli mu pieniądze ze skarbca. Więc chcemy zobaczyć, kto mu ukradł pieniądz i żeby to zrobić, po prostu wchodzimy w te kanały, robimy CSI kryminalne zagadki, tym razem w Nowigradu i odnajdujemy wszystkie wskazówki, które są nam potrzebne. Wychodzimy z kombatu, Geralt, i tym sposobem już odnaleźliśmy wszystko. Jaku zakiwa mi się głową, bo niestety animacje w oglądania rzeczy są pomijalne, poza kilkoma wyjątkami, ponieważ kilka jest z jakiegoś powodu niepomijalnych i to jest jedna z nich, więc musimy sobie pokiwać głową. I mając wszystkie informacje, wracamy do Ziggy'ego Ravena i mówimy, no tu była jakaś bomba, ktoś ci wysadził to ewidentnie. Mimo, że to było raczej oczywiste, ale no to jest jakiś przełom w sprawie, bo Tiskra nie był pewny, czy to była bomba, czy cokolwiek, więc teraz wiemy na pewno, że to była bomba. I teraz znajdujemy jeszcze jeden fragment bomby, który ma na sobie inicjały. I te inicjały sprawiają, że wiemy doskonale, że to jest mur grabia Henkel, który nie żyje. Więc w ogóle jak to się mogło stać? Ktoś go wyprał. Ktoś go wyprał. Ktoś się pod niego podszył. I musimy się dowiedzieć, kto się pod niego podszył. I tym sposobem dowiadujemy się, że gdzieś tutaj jest jego siedziba, która jest teraz opuszczona. Ale zanim wejdziemy do jego siedziby, musimy zrobić inny quest na boku, ponieważ musimy też dowiedzieć się coś o juniorze, bo jednocześnie dowiadujemy się czegoś od DJ-a Skry, ale musimy się też dowiedzieć czegoś na własną rękę. Idąc do jednego z przybytków juniora i grzecznie pytając ochroniarzy, czy są w stanie nam powiedzieć jakiekolwiek informacje, właśnie w ten sposób. Co ciekawe, mogło nam powiedzieć pewne informacje i właśnie w ten sposób te informacje od nas wyciągamy. Niestety mam słabe RNG, jeśli chodzi o przeciwników, ponieważ tutaj i to, jacy przeciwnicy i ilu się zespawnuje na jakim piętrze, jest losowe. I przeciwnicy z halabardami są najbardziej upierdliwi, ponieważ mogą ci zablokować twój atak tak po prostu. Ale jeżeli przeciwnik nie ma halabardy, to tego nie może zrobić, jak widać, i zrobiliśmy dobrą robotę w tej walce. Przypominam, że Geralt z Rivii nikogo nie zabił. Z Rivii nikogo nie zabił. No niestety tego nie mogę potwierdzić, bo fabularnie dużo, dużo tutaj rzeczy się dzieje. Dowiedzieliśmy się, że Junior, tutaj wchodząc do jego kasyna, że Junior dogadał się z Redańczykami, nie tą stronę, że Junior dogadał się z Redańczykami, czyli z Radowidem, który tutaj gdzieś w pobliżu rezyduje. Więc to jest ważna informacja, którą możemy przekazać G-owi Skrze po tym, jak już rozprawimy się z Murgrabią Henkelem, do którego siedziby właśnie się udajemy, z buta wjeżdżam, dosłownie nawet. Za pomocą prostej zagadki logicznej, czyli podnosimy butelkę i kartkę, wkładamy butelkę w odpowiednie miejsce, to podnosisz kartkę, Geralt, to dzięki temu możemy rozwiązać tę prostą zagadkę logiczną i otworzyć tajemne przejście, w którym jest tajemny list, w którym dowiaduje się, że Murgrabią Henkelem był Jaskier. I osobą, która zadarła z Juniorem, byli Ciri, Jaskier i ich kolega Dudu. A w zasadzie sama Ciri i Jaskier próbując uwolnić Dudu, ale to za chwilę. I osobami, które ukradły skarb od Ziggy'ego Ravena, czyli DJ-a Skry, są Ciri, Jaskier i Dudu. Więc jednocześnie musimy uwolnić Jaskra, co cały czas się staramy, i spróbować powiedzieć G-owi Skrze, że osobami, które ukradły jego skarb, są te same osoby, które próbujemy uratować, bez mówienia mu tego wprost, bo chcemy je uratować, a gdybyśmy mu to powiedzieli wprost, to byłoby nieciekawie. Więc mamy taki lekki plot twist, że musimy grać na dwa fronty. Jednocześnie musimy uwolnić Jaska. Jaskier jest teraz w więzieniu, po tym jak nieudolnie uciekł po ukradzeniu skarbu Ziggy'ego Ravena. Ale on jeszcze o tym nie wie, że to on ukradł ten skarb, ponieważ jest w lochach łowców czarownic. Więc żeby ich uwolnić, musimy pogadać z liderem łowców czarownic, czyli Menge, tym gościem tutaj. Gadamy z nim na zasadzie takiej, że no po prostu siema, mordeczko, przynieśliśmy ci Triss, to jest taka pułapka, którą zostawiliśmy, że przynosimy im Triss, oddajemy Triss w ręce łowców czarownic i oni na tej zasadzie mają uwolnić Jaskra. Niestety sytuacja wypada spod kontroli, bo oni zaczynają torturować Triss w pokoju obok i nie fajnie to wygląda dla niej, więc ona powoli zaczyna puszczać tutaj nerwy na wodzy i zabija Menge. Od Menge dowiedzieliśmy się, że jedynym sposobem na uratowanie Jaskra w sytuacji, w jakiej się teraz znalazł, jest osobisty rozkaz od Menge, żeby go uwolnić. Menge nie żyje, więc mamy lekki problem. No chyba, że nie. Ponieważ, co ciekawe, mam Dudu, który był jednym z kolegów, który tam się wplątał we wszystkie te tarapaty, jest Dopplerem. A Dopplery, chyba, po prostu, w Wiedźminie, w uniwersum Wiedźmina, to są postaci, które mogą przybrać kształt dowolnej osoby albo dowolnej kreatury, jeżeli wiedzą, jak wygląda.
więc co chcemy zrobić? Chcemy przekonać Dudu, żeby pomógł nam uwolnić Jaskra, przeobrażając się w Mengę, ponieważ tylko my jak dotąd wiemy, że Mengę nie żyje, i wydać rozkaz, żeby przetransportować Jaskra w inne miejsce, żebyśmy mogli go odbić. Taka w ogóle mała ciekawostka z tego, mała ciekawostka z czatu. Najwyraźniej przekroczyliśmy milion wyświetleń kanału, a zaczęliśmy event z 470 tysiącami, miałem 40% z matury z polskiego. Dokładnie, także dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że wam się podobają te speedruny. Co jakiś czas te eventy się dzieją, co pół roku, i też oprócz tego jakieś inne akcje, więc zapraszamy do Wolunko na kanale w ogóle. To robimy fajne rzeczy i mamy pieniądze. I jak lubicie jakiś run, czy to mój, czy to jakikolwiek inny z maratonu, to zapraszam też do dania followka tym speedrunnerom, którzy robili to na evencie, bo wiecie, to, że event się skończył, to nie znaczy, że ci speedrunnerzy, którzy runowali na evencie, gdzieś chowają się pod kamień i nie wychodzą do następnego eventu. My nadal tu jesteśmy i możemy speedrunować, jak tylko dacie jakiegoś followka. No, około godzinki wam zostało, żeby zadecydować, żeby rzucić grosz Wiedźminowi decydujący o tym, czy będziemy ratować Ciri, czy nie będziemy ratować Ciri, a będziemy ratować klatki. No niestety ten komputer mimo tego widział parę fajnych ranów, to na poprzednim trochę klatek upuścił, więc ja bym jeszcze parę trochę uratował. Nie wiem co wy o tym czacie sądzicie. Też mi się wydaje, że uratowanie klatek to byłby zdecydowanie lepszy pomysł. Teraz wbijamy się do kryjówki juniora, ponieważ wiemy już gdzie jest. Pogadaliśmy sobie z królem Radowidem, ponieważ okazuje się, że to on był osobą, która coveruje za juniora. I pogadaliśmy sobie z nim chwilę i on stwierdził, że w sumie to wydam wam juniora, tak po prostu, nie? Tak po prostu wam wydam juniora. My wiemy, że to podstęp, ale w sumie nie mamy innego wyboru, więc no, musimy sobie pogadać z juniorem. I dowiadujemy się od juniora, że Ciri z Jaskrem odbili Dudu i wiemy, gdzie on się teraz znajduje. On teraz ukrywa się w mieście i będziemy musieli jakoś go wywabić z tego miasta. O tym za chwilę w następnym queście. Kurde, streamowałem to chyba gdzieś po drodze, mi się wydaje, ale to mało istotne. I teraz gramy jako Ciri, ponieważ musimy pokazać ten moment, kiedy ratujemy Dudu z opresji juniora. Ponieważ teraz jest on związany i czeka na ratunek i tam się właśnie udajemy. W międzyczasie, może jakieś donaty od Arisa się przydały, jak ja próbuję się wspiąć w wolną Ciri. Come on. Dobra, to ja mam tutaj parę do przeczytania. Dostaliśmy 20 zł od Stachurski z komentarzem: Kadzik rana w starszej wersji gry. Przybyślenie kuszą spowodowało waszą logikę gry, by dać graczowi wycelować. Wyczytanie autozapisu, będąc w stanie celowania, sprawia, że gra wyfrunuje swoje tempo, ale błędnie uznaje to spowolenie Geralta za jego normalnym tempo i przyspiesza kilka razy jego animację. Też dostaliśmy 5 zł od Kadzik rana w starszej wersji gry, to żeby to szybciej było, to po prostu tak speedrunuje bardzo szybko. Kadzik rana w starszej wersji gry, przepisujemy kurczą sprawę, dobra, już jest robione. I dostaliśmy 5 zł od Limek z komentarzem: wiadomo, że Team Yennefer. Miałem taki sentyment do niej, że udało mi się nawet wstrzymać od, by zobaczyć jednozroczową, a w dodatku krew i wino udało mi się sprowadzić ją do winnicy. A za pierwszym razem, jakie zakończenie wybrałeś w związku głównym, a w jaki w kraj i wino. Pozdrawiam, Kadzik, super speedrunner, jesteś. Dziękuję bardzo serdecznie. Które zakończenie zrobiłem? No zakończenie zrobiłem dobre w każualowym przejściu, ale to nie jest każualowe przejście, tylko speedrun, dlatego oszczędzamy czas. Tu właśnie propos tego, tutaj Tarnawi napisze na czacie, to jest bardzo dobre podejście, że Ciri można potem oszczędzić, ale klatki zostaną stracone na zawsze. Bardzo dokładnie się z tym zgadzam, więc jak najbardziej. A w krew i wino, jakie zrobiłem zakończenie? Ja nie pamiętam, bo ja przechodziłem to zakończenie kilka razy i w końcu nie pamiętam, na które się zdecydowałem. Kurczę, muszę to przemyśleć, czy w której zakończenie zrobiłem? Chyba to, że nie chcę spoilerować, ale to, co się dzieje na końcu, bo się musi stać, to w moim gameplayu stało się z niekrólową. Tak to zrobiłem. Nawet gdybym znał zakończenie, to bym nie był w stanie powiedzieć, co chodziło. Ci, co grali, to wiedzą, to się liczy. Dobrze, w tym momencie wiemy już, że Dudu został uratowany i musimy go odnaleźć. Co robimy? Z racji tego, że Priscilla jest bardem, to napiszemy sztukę. Napiszemy sztukę, którą wystawimy i pokażemy w tej sztuce, że Dopplery są spoko i dzięki temu wywabimy tego Dopplera z miasta, żeby on się tam pojawił. I
dostaniemy się do jego kontaktu i dzięki niemu możemy zrobić tę zasadzkę. Tylko najpierw musimy tę sztukę przygotować. Dlatego musimy udać się do Madame Iriny, Irina Renard, która jest taką wielką aktorką Madame i posiada Irina. Własny teatr tutaj w Nowigradzie. Dzięki czemu możemy z nią pogadać i powiedzieć, Madame że Irina. Ej, potrzebujemy twojej pomocy w wystawieniu sztuki. Ona mówi spoko, spoko, tylko potrzebuję tam kilku rzeczy. Muszę ochrony i może jakoś jeszcze nagłośnić sztukę. Tego drugiego nie robimy, bo jest opcjonalne, ale ochronę załatwić musimy. Więc idziemy do jakich byle jakich osiłków w dokach i mówimy im, ej, słuchajcie, macie 7 dych za to, żeby stać i nic nie robić przez całą sztukę. Mam nadzieję, że wam się to będzie podobało. I oni mówią, no w sumie darmo zarobek, lecimy, let's go. Wiecie, jak jest darmo zarobek, to zazwyczaj coś jest nie tak, prawda? Otóż nie, dziś teraz jest wszystko spoko akurat. W tym questie się nic ciekawego nie dzieje. Dlaczego? Bo wybrałem dobre opcje dialogowe. Gdybym powiedział, że to jest dramat, a nie komedia, to ludzie z racji tego, że to ciumdzioki, to by nie zrozumieli kompletnie przesłania i by zaczęli walkę pod sceną. Ale z racji tego, że wybrałem komedię, to oni nie zrozumieją tego nadal, ale przynajmniej będzie śmiesznie, więc no, nie będą chcieli walczyć. Ale rapa! Chłop za Wiedźmina się przebrał! Jokes on you, ponieważ z racji tego, że to jest sztuka, w której będzie brać udział Wiedźmin, to Geralt jest jednym z aktorów i będziemy brać udział w tej sztuce. Oczywiście, żeby brać udział w sztuce, trzeba przeczytać scenariusz, co oczywiście zrobiliśmy gdzieś tam po drodze, jak dobrze wiemy, i trzeba wybrać odpowiednie linie dialogowe, czyli 2-1, 2-2-1, bo już pamiętam, jak to się robi. Musimy też wybrać odpowiednich aktorów, żeby sztuka miała jak najlepsze zakończenie. Co ciekawe, wybór najlepszych aktorów to jest spamowanie jeden w dialogach, więc po prostu skipujemy wszystkie dialogi, klikając jeden jak się da i wszystko leci do przodu. Przy okazji, mówiłem o tym, że dialogi są skipowane, prawda? Otóż wszystkie wybory dialogowe, jakie się dokonują, to już muszę je robić ręcznie. Więc to nie jest tak, że my zapisaliśmy skrypt, który automatycznie pomija wszystko i wie doskonale, jak to się klika. Nie, ja nadal muszę pamiętać, co kliknąć gdzie. Więc jak gdzieś się pomylę, no to sorki. Zazwyczaj to się udaje. I teraz jeszcze mi się nie udało się pomylić, więc chyba dobrze. I możemy lecieć dalej. Dobrze, uratowaliśmy Dudo, to był ten mały ziomeczek i zasadzka już jest przygotowana, teraz tylko na nią czekamy, żeby uratować Jaskra. Po uratowaniu Jaskra będziemy mieli jedną z ostatnich wizji w tym ranie i będziemy mogli już przejść do następnego etapu, ponieważ moi drodzy, to będzie ostatnia misja w Nowigradzie, skończyliśmy questline Nowigradu po raz pierwszy, bo każde w sumie region ma wizytę pierwszą i wizytę drugą, także kończymy wizytę pierwszą w Nowigradzie i będziemy mogli zająć się wizytą na Skellige zaraz po tym. Niestety, jak się okazało, zasadzka nam wypaliła tylko trochę, bo udało się przenieść Jaskra w jakieś niewiadome miejsce nam i idziemy właśnie w tym kierunku. W międzyczasie, kiedy reszta naszych kompanów po prostu stara się odciągnąć uwagę reszty strażników. Dzięki temu możemy dobiec do odpowiedniego miejsca, dowiedzieć się, że Jaskier jest przytrzymywany przez jednego z komanderów łowców czarownic i po prostu wystarczy, że spuścimy mu łomot taki potężny. To samo co Kiryu, tylko że Geralt akurat robi to skutecznie. Tak jak my pomagamy szybko i skutecznie. Kurczę, ale to zrobiłem. Wykrzyknik donate. Wykrzyknik donate. No i po gadaniu z tymi niziołkami możemy dowiedzieć się, gdzie jest Jaskier uwięziony, więc idziemy w miejsce, gdzie jest Jaskier uwięziony. Ja cię przepraszam na chwilę, muszę się rozciągnąć troszeczkę, bo to krzesło jest troszkę niewygodne, wiesz? Zrozumiałem. Przy naszych rozmiarach to jednak te małe krzesła mogą sprawiać problem. Więc w tak zwanym międzyczasie, jak tutaj dzieje się walka i będzie backstory kolejne, to może Aris coś ciekawego nam powiesz. A przecież zawsze mam do powiedzenia. Razar dał 5 zł z komentarzem, czy ktoś wie, jaki jest prawdziwy imię Skara? I psychotropy dał 1 złotówkę. Proszę. Keep it together, Aris. Psychotropy dał 1 złotówkę, żeby jeszcze raz speedrunować. Czy wiecie, że każdy gra na starsze wyższe gry? Przeczytanie z grzechu, i tak dalej. I cały czas zbliża się, oszczędzeniem czas, bo były różnice około więcej, a teraz jest po prostu około 145 zł. To cały czas zbliża się oszczędzenie czas. Okej, padł ważny donate, który wiedziałem, że kiedyś w końcu padnie podczas tego rana. Czyli jakie jest imię Skara? Backstory. Otóż... Ja bym za to zapłacił generalnie. Tak, dlatego poszedł z tym donate. Backstory jest takie, że niekanonicznie w anime Fullmetal Alchemist Skar, czyli jedna z postaci, która nie przedstawia się imieniem, w jednym z gagów została nazwana japońskim łamańcem językowym. I jest to jedna z nagród na moim kanale za channel points, czyli za punkty kanału, ponieważ jest to śmieszne, jak ja to ludziom mówię. Więc uwaga, na imię, to zapamiętajcie, bo to jest dosyć proste do zapamiętania, więc myślę, że sobie poradzicie. Skar tak naprawdę w Fullmetal Alchemist, w anime, ma na imię.
Dziugiemu dziugiemu goko no suriki rekai jali sugi no sugi matsu unrai matsu furai matsu kuneru to koroni sum to koroi obra kodzi no bora kodzi paipo 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 no shurigan shurigan no gurindai gurindai no pon pokopi no pon pokona no chioki mei no chioski. Z domu Nowak. Z domu Nowak. Kurde, jeszcze tak szybko tego nigdy nie powiedziałem, więc nawet mi wyszło moim zdaniem. Nakręciłeś się ten sen speedrunem. Nakręciłem się speedrunem troszeczkę. Nie znam się aż tak bardzo na japońskim, ale jestem w stanie przynajmniej go wymówić dobrze chyba, więc może było okej. Okay. Jak chcecie, żebym powiedział to jeszcze raz, to tym razem donate przynajmniej 100, no sorry, no to chyba się należy. Kurde, Geralt, nie medytuj mi, ja tu kuszę muszę wyciągnąć. Dobrze, skończyliśmy już wątek na Nowigradzie, teraz udajemy się na Skellige. Żeby być na Skellige potrzebujemy pieniądz, więc musimy sprzedać wszystkie swoje towary, żeby mieć pieniądz. Dlatego ja teraz będę sprzedawał wszystkie swoje towary. Na szczęście podniosłem wystarczająco dużo przedmiotów, żeby mieć pieniądz. Potrzebuję dokładnie 1500. Ponieważ potrzebuję 1000, żeby dostać się statkiem na Skellige, a następnie 500, żeby kupić na Skellige mapy, które odblokują mi punkty szybkiej podróży. Moglibyście powiedzieć, że ale jak zapłacisz to 1000 i twój statek, spoiler, rozbija się, to możesz przecież później ten 1000, wiesz, wykorzystać i sobie odbić. Tak, ale to traci czas, a rzeczy, które podnoszę i pieniądze, które zarabiam, są praktycznie podnoszone w miejscach, gdzie nie traci mi to czasu. Adramach wcześniej było mówione, że na jakoś Kiwami 2 było wspominane, że jak będzie donate na to, to będzie. A nie było. Tak, więc nie było, więc nie będzie historii o beczce. Nie będzie historii do beczce, więc... I poza tym ten moment już minął. Ona by była śmieszna, gdyby to było w odpowiednim momencie, ale ten śmieszny moment już minął. Ja tę historię o Berce opowiadałem już na tylu maratonach, że no litości, no. Powinno być okej. Okay. Dobrze, więc jak wspomniałem, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie jest prawdziwe imię Skara, jeszcze raz to 100 zł w donate'a, to myślę, że się dogadamy. Sonikowy pyta, czy jest szansa, żeby Aris nawijał Europe Goda. No, jest jeden sposób, żeby to zrobić. Wykrzyknik donaty. Kurde, ale bym sobie zjadł pączka jakiegoś. A mówienie szybko o donaty, to dostałyśmy 2 stówy od Ramen. O! Komentarzem. Glitch na starym patchu, przy przybliżeniu skurczy świat, dzwonię, Aga porusza się normalnie. Jeśli stan ten zostanie zapisany autosave'em, świat wraca do normalności zachowującym różnicy prędkości w stosunku do Geralt i stąd super speed. I z tym super speed teraz oszczędzić czas jest do przodu. Kurde, to super. Cieszę się bardzo z tego, także dzięki Ramen i dzięki wszystkim wpłacającym. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to po prostu to jest pasta, którą przygotowali tutaj nasi członkowie czatu odnośnie tego, dlaczego Geralt jest taki szybki. I zgaduję, że skoro pojawia się to w donate'ach i to stało się takim lekkim memem, to pewnie bardzo często musi to powtarzać. Do tego stopnia, że jak ja mam podświetlenie na czerwono czatu w momencie, jak wspominacie o moim niku, to taki blok tekstu z czerwonym nikiem pojawia mi się cały czas praktycznie na czacie, więc chyba jednak dużo osób się pyta, dlaczego Geralt jest taki szybki. Jak obserwuję sobie to czat, to była taka duża ściana wyjaśnienia. Ale tak. To nawet już tutaj nasz kurde kolega redakcyjny poker już nawet się przygotował. Jak ktoś się spytał, dlaczego ty tak biegasz, to on po prostu ty już wiesz dlaczego. Więc gdzie stoimy fabularnie? Fabularnie przeszliśmy na Skellige, czyli na trzeci obszar, na którym Ciri wiemy, że była i musimy dowiedzieć się trochę informacji o tym, bo tutaj, ponieważ tutaj był taki wielki wybuch magiczny i żeby dowiedzieć się, co było w tym wielkim wybuchu magicznym, musimy wejść do pokoju druida Myszowora i ukraść od niego maskę Uroborosa, ponieważ wtedy będziemy mogli zobaczyć wizję pozostałości magicznych, które miały miejsce w tamtych wybuchach, coś tam. Więc musimy iść teraz ukraść jego maskę. I dlatego... W tamto miejsce się udajemy, nawet dobrze poszedłem za pierwszym razem. Musimy się tam zakraść, bo druida na chwilę obecną nie ma, bo on jest na party time, wiecie, super fajnie. I wiecie, no, skradamy się tutaj bardzo, bardzo sneaky, ale ma zamknięte drzwi, więc musimy wejść oknem, jak to każdy normalny człowiek. I musimy niestety poczekać na Yennefer, bo jak wejdziemy za szybko, to nie strygeruje się dalsza część tej walki, powiedzmy. No, powinienem zrobić o jednej rzeczy. Już jest okej. Okay. Krasnoludzki Spirol. Tak. Generalnie potrzebowałem zameditować sobie, bo gdybym tego nie zrobił, nie odnowiłyby mi się potiony. Bo zapomniałem to zrobić wcześniej, więc na jedną z walk nie miałem potionów, ale to nie ma problemu. Bo potiony, no przecież nie potrzebuję za dużo życia, więc nie potrzebuję potionów na życie, ale potrzebuję mikstury grom, którą mam w grze. Ta mikstura sprawia, że wszystkie ataki są zwiększone. Cały damage, jaki zadaję, jest zwiększony. Więc no, jeżeli mam zwiększony damage i biegam tak szybko, to no raczej powinno to dawać dobre efekty, więc przy takich większych walkach, które nie są na timerze, jak na przykład ta, używam po prostu tej miksturki. Co ciekawe, Geralt teraz mdleje, ale z racji tego, że wszystkie animacje są przyspieszone, to wstaje błyskawicznie i jest to śmieszne.
Powinien on leżeć do tego momentu, kiedy był ten biały ekran, przez co gra nie powinniśmy widzieć w grze, gdzie on faktycznie wstaje. Ale no widzisz, on szybciej stoi niż ty idziesz. On szybciej stoi niż ja idę. I teraz zrobię angielski żart. Because I'm Polish, I'm gonna polish the statue. Zrobiłem to na GDQ i ten żart był taki dobry, że muszę go powtórzyć nawet na polskim maratonie. I polerowanie tej statuetki sprawia, że otwierają tutaj się drzwi i mogę wejść do środka. Czy ja powinien tutaj użyć podki? Mam jedną w zapasie, więc w sumie why not. A czy szybko mogę coś jeszcze przeczytać? Dajesz. To jest idealny moment, bo mamy autoscroller. Dobra, to mamy donację o 100 zł od Mama Pokera z komentarzem. Wspaniała ekipo, kolejny raz kibicuję z wielkim powodzeniem. Aris, jesteś moim ulubionym czytającym. Jest stuwa. Kazik, powiedz jeszcze raz. No dobra, szykujcie szoty, bo wiem, że część już była. I tak mamy autoscroller, więc jest spoko. Dajesz. Jakie jest prawdziwe imię Skara? Jugemu jugemu gogo no suri kire kai jari sui gyo no sui gyo matsu unrai matsu furai matsu kuneru tokoro ni sumu tokoro ya borakoji no borakoji pai po pai po pai po no shuringan shuringan no gurindai gurindai no pon pokopi no pon kunano chi okimei no chioske. Tak chciałbym tu szybko napomnieć, jeżeli jesteście w domu albo gdziekolwiek, należy te brawa dla mamy pokera bet. Mimo tego, że mama pokera to jest osoba, którą może wiele osób nie kojarzyć, to bez niej GSPS-y nie byłyby, to bez niej GSPS-y, szczególnie te pierwsze, nie byłyby takimi eventami, jakie były. W ogóle nawet możliwe, żeby się w ogóle nie odbywały. Dokładnie tak, dlatego serduszka na czacie dla mamy pokera. Dla jej pizzy. I dla jej pizzy, najsłynniejszej mamy pokera na świecie. Oh yeah. Więc jeszcze raz dziękuję za donację. W takim razie następne powiedzenie, jak ma na imię Scar, podbijamy poprzeczkę za 200 zł. Oh yeah. Będę podbijał tak długo, aż komuś w końcu zabraknie pieniędzy. Serio. Dobrze, więc o co chodzi? Myszowór dowiedział się, że ukradliśmy mu maskę, ale w sumie nie jest aż tak źle, bo nie ma jakichś dużych pretensji do nas i teraz idziemy tę maskę wykorzystać. Przy okazji, Skellige jest moim ulubionym segmentem w grze z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sceneria jest ogólnie piękna. Po drugie dlatego, że jest to najkrótszy segment z całej gry. Oh, hell yeah! Ponieważ mimo tego, że to jest wielki archipelag wysp i tutaj możesz tyle rzeczy robić, prawda? Gra ci mówi, że masz tyle fajnych rzeczy do zrobienia, robisz tu 3 questy. Bo tylko... Yennefer! Hello! O-o! No, nienawidzę tego segmentu właśnie dlatego, że Yennefer lubi sobie czasem nic nie robić. Stać ją na to. I tutaj musimy poczekać na koniec dialogu pomiędzy Yennefer i Geraltem, dlatego japońska wersja jest najszybsza. Wracając do tego, o czym mówiłem. A o czym mówiłem w sumie? To jest właśnie problem mówienia szybko, że zapominam, o czym mówię. Mary, ty mnie nie słuchałeś pewnie też, nie? Coś tam, że nie lubisz segmentu, bo Yennefer, że 3 questy... A, 3 questy, właśnie, 3 questy. Bo musimy zrobić 3 questy, pomimo tego, że to jest wielki archipelag wysp i mamy tyle możliwości do zrobienia, potrzebujemy zrobić tylko 3 questy, żeby popchnąć fabułę do przodu. Jedyne 3 questy, jakie są potrzebne, to jest ten, czyli echa przeszłości, poprzedni, czyli ukradzenie tej maski i, well, logiczne, następny, czyli segment z... ogrodem, w którym znajduje się ciało Skiala, które będziemy nekromantować, przywracać do życia. Wstawać, dokładnie, bo potrzebujemy informacji, co się działo z Ciri i tylko on wie, co się działo z Ciri, ale no niestety zmarło mu się w walce z Dzikim Gonem, więc no wypadałoby, żeby dowiedzieć się tych informacji w jakikolwiek sposób. Dlatego robimy to za pomocą nekromancji, która jest teoretycznie zakazana, ale przy okazji ratowania Ciri raczej trzeba olewać zasady. Ale tylko w tym momencie, bo to jest wymagane, żeby ratować Ciri. Teraz ogólnie w ranie tego nie robimy, błagam. Z tego, co słyszałem, oszczędzanie czasu jest na prowadzeniu, więc jak najbardziej to kciuk w górę od Kadzika. Seal of Approval też jest ode mnie. Powiększcie tę dziurę, żeby Ramen nie mógł snajpić, a nie Andrzej. Ramen snajpi na czas, więc ja jestem zadowolony. Dobra, Ramen, trzymaj tempo, ale Andrzeja na dystans. Nie, no oczywiście żartujemy, dziękujemy bardzo za wszystkie donacje, tylko jesteśmy stronniczy, wiadomo. Ale każda wpłata, nawet jeżeli jest przeciwko mnie, a nie ze mną, to jest jak najbardziej szczytnym celem, no bo event charytatywny, wspieramy fundację i taka. Dobrze, no tutaj przejeżdżaliśmy już wszystkie wizje po to, żeby odkryć trupo tego gościa. Z trupa tego gościa dowiadujemy się tak naprawdę, gdzie mamy iść i od kogo mamy się dowiedzieć informacji o tym, co się tam w zasadzie podziało. I teraz będzie segment z ogrodem. Po pierwsze... Ważna rzecz odnośnie segmentu z ogrodem. Yennefer cituje. Yennefer cituje, ponieważ ona, jak tylko skończymy ten dialog i odbiegniemy od niej, to ona nam mówi, ej, poczekaj na mnie, jakoś teraz.
No. Wracaj! Lasse, poczekaj na mnie. Ale ona już czeka na nas tutaj z przodu. Ale ona czeka już tutaj na nas z przodu, więc nie rozumiem. No i teraz będzie bardzo ważny skip, ponieważ ten ogród to jest jedna wielka zagadka logiczna, którą powinniśmy robić, ale możemy też surfować. Tego akurat nie chciałem zrobić. Ugarat bardzo lubi surfować. Dokładnie. I obiegamy tutaj niewidzialną ścianę, wskakujemy i jesteśmy na końcu zagadki logicznej w ogrodzie. Więc przeszliśmy już cały ogród, bez żadnej walki z przeciwnikiem, bez żadnej interakcji z różnymi rzeczami z zagadką logiczną, po prostu ją skończyliśmy. Nie jest ona szczególnie trudna, nie jest ona szczególnie długa, ale no jest niewidzialna ściana i można ją obejść. Co ciekawe, oczywiście z racji tego, że jesteśmy szybkim Geraltem, trzeba to zrobić dosyć dokładnie i nie jest to łatwe. Więc będę podkreślał, że ten speedrun, mimo tego, że wygląda łatwo, nie jest łatwy. Dlatego macie mój poradnik, możecie go sobie obejrzeć. Zapraszam serdecznie na YouTube, bo jest tam wrzucony. Jakbyście chcieli sami sobie pospeedrunować. Są to też ogólnie takie tipy dla ludzi, którzy chcą przejść grę szybko, na przykład, żeby znaleźć inne zakończenie, albo jakieś questy poboczne czy coś. Albo szybko zrobić platynkę, bo im brakuje. I może im się to po prostu przydać, więc spokojnie polecam. Dobrze, teraz będzie ważny segment w saunie. Ostrzeżenie, segment będzie plus 18, więc jak ktoś nie jest plus 18, proszę zamknąć oczy w tej chwili, powiem kiedy otworzyć. Ponieważ niestety to jest jedyny segment plus 18, którego nie da się pominąć w grze. Dialogi będę starał się pomijać jak najszybciej. Także zamykamy oczy, moi drodzy, nic tu ciekawego się nie dzieje, spokojnie, bez problemu, nic nieważny, dialog. I na szczęście można już oczy otworzyć, także segment plus 18 się skończył. Teraz będziemy mieli jako Ciri walkę i wyścig konny, więc w sumie nic ciekawego, ponieważ w tej wiosce, w której Ciri przebywa, będzie nas atakował dziki gon, więc musimy z tej wioski uciekać. I tę wioskę zdziesiątkuje dziki gon i ten nasz kochanek Skial, z którym teraz gadamy. No, to jest to ciało, które teraz wskrzeszamy nekromancją, więc możecie się domyślić, że coś się z nim złego stało podczas tej walki nadchodzącej następnej. Skial to jest ten, co stawia wszystkie serwery w tym fortresie, z tym portem. Dokładnie, tak było. Dobrze, więc mamy walkę i potem wyścig konny, który jest nudny, więc myślę, że mamy czas na donaty, Alice. No to mamy jeden donację od Janusz za 7,5 zł z komentarzem oczywiście, że Ciri Dvorah, ciekawostka. Razem z donacją zbieraliśmy już, razem z tą donacją uzbieraliśmy już 39,500 zł. Jeśli chodzi o wszystkie eventy GSPS-u. Znaczy, że chyba prawie 39,5 tysiąca, no. No to jeszcze pół tysiączka, jesteśmy w domu, 40k podczas eventów GSPS, coś niesamowitego. Właśnie tutaj chciałbym, bo przypomniało mi się w sumie, mam dwa pytania, nie, jedno pytanie mam. Dziki gon po japońsku. Wairu do Hanto. Serio? No. Boże święty. Po japońsku dużo rzeczy tłumaczy się bezpośrednio z angielskiego. Na przykład płotka po prostu nazywa się roach. Czy jakoś podobnie, roachi. A czemu nie płotka? Płotuka. Angielski to był... Nie, to nie jest oryginalny dialog. Dialog jest oczywiście oryginalny polski, ale wszystkie inne wersje były bazowane nie na polskiej, a na angielskiej. Angielska była na polskiej. Więc dlatego wszystkie dialogi są... Dlatego większość języków jest wolniejsza od tych, które są szybkie. Co ciekawe, francuski, który normalnie jest bardzo szybkim językiem, prawie tak szybkim jak ja mówiący normalnie, to jest najwolniejszą wersją w tej grze i traci 16 sekund do angielskiego. O, Andrzej, tutaj Andrzej widzę na czacie, tutaj już robi call to arms. Kurde, nie może call to arms tutaj zawtóruje, za każdą złotówkę na Ciri w najbliższych 500 dorzuci złotówkę od siebie. Więc jeżeli, błagam, nie róbcie tego, jeżeli chcecie wrzucić na Ciri czego naprawdę... Nie róbcie tego! Ale jeżeli... Już bardzo musicie, chcecie! Jeżeli już musicie, no to wrzućcie, Andrzej wam podwoi. Słuchajcie, takich deal to nawet na Twitterze nie ma. Dokładnie, więc moi drodzy, skończyliśmy już segment na Skellige, więc już mamy pierwszą wizytę w Velen zrobioną, pierwszą wizytę w Nowigradzie zrobioną i pierwszą wizytę na Skellige zrobioną. Teraz musimy zrobić wszystkie wizyty drugi raz i wracamy do Barona wreszcie, żeby mu powiedzieć, co się stało z jego żoną i dzieckiem. Trochę późno moim zdaniem, ale to taki drobny szczegół. Dzieje się tak, ponieważ... W sumie muszę tylko sobie spojrzeć drobne notatki. Okej, już wszystko widzę. Dzieje się tak, ponieważ no musimy iść do niego po raz kolejny, po to, żeby dowiedzieć się coś o Umie. Uma, czyli akronim od Ugliest Man Alive. Po polsku nazywa się on też Uma, więc to już nie ma sensu, ale okej.
I okazuje się, że ten taki Uma to jest taki mały kurdupelek, który wygląda bardzo dziwnie i dlatego mówi się na niego, że jest najbrzydszym człowiekiem na świecie. Okazuje się, że tak naprawdę nie jest najbrzydszym człowiekiem na świecie, on po prostu został przeklęty i została na niego nałożona klątwa, którą musimy odczarować. Tylko żeby go odczarować, to musimy najpierw go wziąć do siebie. A na razie ma go Baron jako takiego swojego błazna nadwornego, więc musimy po prostu powiedzieć mu, że dobra, spoko, zabieram go. A on mówi, dobra, spoko, w sumie spoko. I w tym momencie zabieramy tego Umę i będziemy mogli go odczarować w Kaer Morhen, w naszym zamku, gdzie spotkamy się z naszymi przyjaciółmi, wiedźminami oraz z Yennefer, która będzie starała się go odczarować. O tym, jak go odczarujemy, powiemy niedługo, bo na razie mamy teraz dwie z rzędu retrospekcje z Ciri. Najpierw wyścigi konne, które są nudne, ale na szczęście już się kończą, oraz walkę z bazyliszkiem, który jest tak naprawdę tylko reskinem gryfa. I o ile walka z gryfem u Geralta jest fajna, bo ma kuszę i nawet jak gryf poleci do góry, to może go po prostu zestrzelić, o tyle Ciri nie ma kuszy, więc nie może zestrzelić gryfa, jak poleci do góry. I jedynym sposobem na to, jak poleci do góry gryf, jest wczytanie save'a. Więc gryf na początku jest 60% szans, że poleci do góry i 40%, że nie. Więc zobaczymy, którą stronę mody dostaliśmy. Oczywiście, że poleci do góry, więc czytujemy save'a. Tak naprawdę żartowałem z tymi procentami, to jest jakieś 80-20 nawet bym powiedział. Więc mamy walkę z bazyliszkiem. Z racji tego, że wczytaliśmy save'a, to jego skrypt wczyta się chwilę później, więc mamy ten moment, żeby zaatakować go zanim odleci, więc możemy to po prostu zrobić. Więc jak ja będę się bił z gryfem i brał Umę i potem przeskipowywał dialogi, to Alice możesz dalej donację naczytać. Dobra, bo dostaliśmy 2 złoty od Sonicowi. To oczywiście jestem przygotowany, bo zaczyna z tym z komentarzem. No co, no to co, Raptodzi, co? Some lemon dim lemon swimming I'm a human and I've got to go through with him. Innovator, rhythm, rubber, so anything you say, Richard, get it off me, you know, glue through. I'm devastated more than ever demonstrated how to give it up. An audience and feel it and celebrating, never fading, none of the haters can forget it. But the devil that fell off, they'll be celebrating because you know what, because of the motivated, the melody, we're just gonna make a lovely music. To się należą brawa zdecydowanie Alice'owi. Oh, you're so mainstream, coś tam dalej. Należą się brawa zdecydowanie Alice'owi. Miałem najgorszą w historii walkę z bazyliszkiem, pomimo tego, że wczytałem save'a, to on poleciał do nieba 2 razy. Ale spokojnie, mam jeszcze trochę dialogów, więc Alice, jakbyś miał coś jeszcze do gadania, to nie ma problemu. No dawaj takie, I'm beginning to feel like a speed god, speed god. Dobra, na coś wolniejszego tempem, to Pawlik dał 5 zł z komentarzem Hormal i strachu z uchaus. Hormal i Stachu Cuchause? To jest taki nasz bardzo stary mem. To jest bardzo stary wewnętrzny mem społecznościowy, więc no, dziękuję bardzo. W dużym skrócie, Stachu po niemiecku. Tak, ten filmik ze Stachem. Czyli Halo Stachu, to tak. To jest no Geralt się ostatnio z Ciri widział na 50-nicy. Dobrze. Alice, masz coś jeszcze, bo będę się teraz chwilę biegał. Wiem, sprawdzam tutaj. Wygląda, że nadal oszczędzi czas wygrywa. A jak ta piosenka? Wygląda, że około różnicy trochę więcej niż 100, to znaczy, że zawsze można zmienić. I tak, jeszcze coś przeszło na szybkiego. Andrzej dał 5 zł z komentarzem hashtag Team Siri za Pawlika. I z tym to po prostu jesteśmy ponad 11,5 tysięcy, prawie 11,6 tysięcy ogólnie, żeby wszystko bezpośrednio idzie do fundacji Itaka. Dobra, byśmy tak, słuchajcie, byśmy tak do końca eventu tak ładnie 12 zamknęli, co wy na to? Taką 12 z przodu, co nie? Albo nawet więcej, wierzę, że się uda. Także dziękujemy bardzo za wpłaty i zapraszamy do kolejnych. Żeby nasz tracker mógł powiedzieć I'm 12,000, by the way. I'm 12,000. Dokładnie. Teraz bijemy się z wózkiem widłowym. To jest widłogon, ale ja mówię na niego wózek widłowy i w sumie po angielsku ten żart też działa. Bo on się nazywa Forktail, a po angielsku wózek widłowy to jest forklift, więc bijemy się z forkliftem. Ponieważ wróciliśmy do Kaer Morhen z Umą, jak wspomniałem, możemy tylko teraz odczarować. Słuchaj, jak grałem w San Andreas, to robbing Uncle Sam trochę inaczej wyglądało. No dokładnie, dlatego my się bijemy wózkiem widłowym w Wiedźminie trochę szybciej.
I dzięki temu, że biliśmy się z wózkiem widłowym, to możemy teraz zakończyć questa dla Eskela, bo dla każdego z naszych przyjaciół, którzy są w Kermoren, musimy zrobić questa przygotowawczego, powiedzmy, zanim będziemy mogli odczarować Umę. Więc najpierw robimy questa dla Eskela, żeby zabić tę bestię, czyli wózek widłowy, następnie robimy questa dla Lamberta, żeby odczarować puzderko, filakterium, do którego wessamy tę klątwę, która znajduje się w Umie teraz. A tak w ogóle biegasz po powietrzu. Tak, biegam po powietrzu, bo mi się nogi połamały, ale to szczegół, więc zobaczycie to lepiej później, dlatego to będę o tym mówił. I robimy questa dla Yennefer, żeby sprawdzić, co powoduje jakieś negatywne fluidy tutaj w Kermoren, bo nie może ona uruchomić swojego Netflixa. Więc zrobiliśmy już quest dla Eskela, wróciliśmy do bazy. Normalnie mogliśmy zrobić z nim wyścig konny, ale to jest wolne, więc szanujmy się. Potem mamy quest dla Lamberta i co ciekawe, prawdopodobnie jest to celowe zagranie deweloperów, mam wrażenie. Zrobimy teraz dosyć ciekawą rzecz, czyli wkurzymy Yennefer, więc każdy fan Team Triss będzie się cieszył, ponieważ gadamy z Lambertem, zaczynamy questa dla niego i mówimy spoko, spoko, pójdę z tobą, nie? Tylko nie idziemy z nim. Idziemy do Yennefer, idziemy ją wkurzyć. I Yennefer, z racji tego, że my ją bardzo wkurzamy, teleportuje nas w piździe daleko. Gdzieś po prostu in the middle of nowhere, dosłownie pośrodku niczego, prawda? Zupełnym przypadkiem, ten środek niczego jest dokładnym miejscem, gdzie mamy spotkać się z Lambertem. I zamiast iść całą okrężną drogą z Lambertem i słuchać jego questów, i słuchać jego dialogów, możemy po prostu podbiec tutaj, siup, koniec drogi z Lambertem. Więc nie wiem, czy to było celowe, czy nie. W każdym razie jest to super, że możemy po prostu wkurzyć Yennefer, ona wywala nas po prostu po środku niczego. I zupełnym przypadkiem to środek niczego jest dokładnie tam, gdzie mamy być w innym questie, więc no, nie narzekam osobiście. Geralt, nie używaj pięści do bicia się z babą wodną, to nie jest dobry pomysł. By the way, jak możecie się zastanowić, ja pomijam dosyć dużo questów pobocznych i questów głównych w sumie też. Takich głównych, które nie są wymagane do skończenia fabuły, nie? Przy okazji pomijam też flaszkę, więc przykro mi z tego powodu. Bo możemy tu przepłynąć. To ciekawe, deweloperzy przewidzieli, że możemy tu przepłynąć sami, a nie łódką i dali nam ten dialog. Uważam, że to urocze. Wracając, o czym ja mówiłem? To jest dobre pytanie. Coś o fraszce. To wcześniej. Wcześniej o czym? Coś tam przecież wywala na środku niczego. Dokładnie, wywala mnie na środku niczego i dzięki temu możemy sobie z Lambertem skończyć tego questa, gdzie normalnie musielibyśmy pokonywać dosyć długi labirynt. To też fajne, że deweloperzy zostawiają takie fajne smaczki w grze w komputer, żeby można było je odkryć. To jest gra na komputer, czy gra na konsolę na komputer? Gra na komputer, na konsolę. Nie no, tylko na komputer, na konsolę. A, na komputer, na konsolę, okej. Tak, jest, najpierw była wersja PC-owa robiona, mam wrażenie. Bo wersja PC-owa jest dobrze przystosowana do PC-ta, bo masz dużo skrótów klawiaturowych, czy tam klawiszowych, jak to woli, obie formy poprawne. Gdzie, no, nie byłoby to wygodne na konsoli. Co ciekawe, jest jeden runner w Wieśku, który ma takie dosyć kompetytywne czasy, Puzzle się nazywa, pozdrawiam go serdecznie. I on speedrunuje na padzie, bo grał w tę grę dużo na PS4 i stwierdził, że tak mu jest wygodnie. Więc no, gra na padzie po prostu. I mimo że wydawać by się mogło, że w taką grę ciężko by się grało na padzie, to jednak on jest w stanie utrzymywać poziom taki, że współzawodniczy jak równy z równym z innymi. Więc no, wielkie, gromkie brawa dla niego. Pokazuje, że się da. Mimo że wydawać by się mogło, że jednak nie. To jednak się da. Nie Art, bo musimy teraz podpalić te wszystkie... Też nie Axi, Igni. Musimy podpalić te wszystkie lampiony dookoła, które są tutaj, i położyć to puzderko na środku, żeby je odczarować, żeby móc przygotować się do klątwy. To też robimy. Na szczęście podczas dialogów z Lambertem możemy już wybrać opcję ej, dobra, wracamy. Nie, no ja się cykam, ja wracam. I wracamy do Kermoren. Więc możemy przeprosić Yennefer za to, że ją wkurzyliśmy, wcale nie wykorzystaliśmy. A ona cię wypiździ w jakieś bardziej przydatne miejsce wtedy? Nie, już wtedy powie, że no dobra, wybaczam ci Elo. I zrób dla mnie questa. Więc robimy questa ostatniego, czyli dla Yennefer. Dla Yennefer jest taki quest, że musimy wziąć potestyzator. To jest to, co mi na E-sie pomogłeś wypowiedzieć, bo to jest trudno powiedzieć po angielsku. Bo po angielsku ma to dwie sylaby więcej z jakiegoś jeszcze powodu. Raz? Potestyzator. Potestyzator. A po angielsku to jest potestyquisitor. Potestyquisitor. I to jest ten problem, że no, dali dwie sylaby bez sensu. Słuchaj, wtedy była jakaś trzecia w nocy, więc jeżeli byś mi powiedział, że ja pomogłem ci kurde wiertarkę wypowiedzieć poprawnie, to bym uwierzył. Tak, bo ranowałem na ESA o 3 w nocy. Na szczęście na GDQ, jak robiłem rana 2 tygodnie temu, to już była ludzka godzina. Ale poczułem się tak mocno jak teraz, bo mamy zamknięte drzwi, więc przewiew powietrza, mimo że tu jest wiatrak, to nie jest za dobry. Dobrze. Wracając, no to już znaleźliśmy te złe fluidy, teraz oglądamy sobie Netflixa z Yennefer i potem jak obejrzymy sobie już Netflixa z Yennefer, możemy co robić? Odczarować. No, a nie wiem, o czym sobie innego myśleliście. Nie wiem.
Chodzi o to, żeby odczarować właśnie tego Angliest Man Alive. Mam już wszystko przygotowane. Mamy imprezę z całą resztą Wiedźminów. Możemy robić wszystko, co chcemy. Na przykład wyjść z imprezy i spać, bo to jest najszybsze. Nie, to jestem ja na imprezach. Tak. To jest każdy runner tutaj, który siedzi w środku, tutaj w centrum dowodzenia, dokładnie. Bo nie jesteśmy zabawni. Za chwilę ktoś wejdzie przez te drzwi i pokaże nam kosę. Dobrze, więc teraz musimy zrobić wywar potrzebny na próbę traf, ponieważ żeby odczarować tutaj Umę, musimy dokonać na nim próby traf, czyli dokładnie to samo, co przechodzą Wiedźmini. I teoretycznie zdecydowana większość ludzi, którzy przechodzą próbę traf, nie przeżywają tego. Ale Ugliest Man Alive to nawet nie jest man, to nawet nie jest człowiek, to jest elf, to jest starożytny elf, który został zaklęty tutaj w Umę i ten starożytny elf pomaga Ciri i on się spotykał z Ciri. On zostawia wiadomości dla Ciri w segmencie Skyro, możecie to mniej więcej pamiętać. I w tym momencie on nam mówi, że Ciri jest bezpiecznie zamknięta na wyspie Mgieł i mamy się na nią teraz udać, więc zrobimy to. Żeby się na nią udać, musimy najpierw ubrać z powrotem swój ekwipunek, bo to jest trochę istotne, dokładnie, bo zdejmuje nam ekwipunek z jakiegoś powodu. Fabularnie to jest wyjaśnione w cutscenkach, ale nieważne. I potem musimy udać się na wyspę Mgieł i tam się znajduje Ciri i musimy się do niej jakoś dostać, bo nie wiemy konkretnie gdzie tam, wiemy tylko, że tam. Żeby dostać się na wyspę Mgieł, musimy popłynąć łódką w konkretne miejsce na wyspy Skellige. Teoretycznie, przed chwilą powiedziałem, że łódki są wolne, a i moglibyśmy przepłynąć wpław. Otóż nie. Trigger do cutscenki, czyli do tego, żeby przejść na wyspę Mgieł, jest tylko i wyłącznie aktywowany, kiedy przepłyniemy tam łódką. Pytanie z czatu, ile jeszcze do zamknięcia incentywa, bo to jest bardzo ważne. Pół godziny, bo to jest jakoś w drugiej godzinie rana, na samym początku drugiej godziny rana. I powiedziałem wam, że no w sumie łódki są wolne, więc nie ma sensu, żeby ich używać, prawda? Ja stanę jeszcze raz się rozciągnę. Spoko. Ale niestety następna cutscenka zaczyna się z Geraltem w łódce, więc dlatego musimy użyć łódki. To jest jedyny powód, dla którego musimy to zrobić. Więc ja teraz płynę łódką przez jakąś minutę, bo to jest wolne, więc Aris, teraz możesz szaleć. A no my tutaj sobie oglądamy 15 zł od Hoxie. Z komentarzem Andrzej, biorę cię na słowo. Sorry, Kaju, sometimes you have to make sacrifices. Andrzej po prostu tak samo, 15 zł z komentarzem hashtag Team Siri za Hoxy. I też dostaliśmy 10 zł od Marczesława z komentarzem jakoś mam problem zacząć znowu ranować wieszka, ale coraz popularniejszy się robi, to może w końcu się nauczę od patcha. Nie wiem, czy pamiętasz, ale na ostatnim GSPS-ie marudziłem tutaj na zepsuty miecz. Dodam fraszkę, Siri, ty idziesz do wora. Dziękuję bardzo. Faktycznie Marczesław na poprzednim GSPS-ie narzekał, że była emotka z popsutego miecza. Na szczęście byłem mądrzejszy i po tamtym GSPS-ie wyłączyłem sobie z hudu te informacje, kiedy nasze broni są popsute. Ponieważ z racji tego, że nie mamy kiedy zmieniać broni, ani kiedy ich naprawiać, to często się psują i nasze bronie są w tym momencie już popsute i będą takie chyba przez cały ramach. Marczesław, ja ci powiem tak, ze speedrunami jak ze złym nastrojem. Idź pobiegać. Dokładnie, idź pobiegać. Jest poradnik, więc możesz to zrobić, bo Old Patch jest bardziej połamany niż kiedykolwiek. I bardziej wytłumaczony niż kiedykolwiek, bo jestem, nie chwaląc się w sumie, najbardziej kompetentną osobą, która może was nauczyć od patcha, bo runuję to 2 lata na wszystkich maratonach na świecie. Więc jeżeli ktoś ma zrobić poradnik, to pewnie ja, nawet jeżeli nie mam rekordu świata. Dobrze, teraz jesteśmy na magicznej wyspie Mgieł. Ta wyspa jest tak magiczna, że wystarczy, że kliknę przycisk N i zostanie mi odrodzone HP, proszę patrzeć, siup. Wow. Tak, ponieważ nie możemy na tej wyspie medytować z jakiegoś powodu, bo jest magiczna, ale jest tak magiczna, że tylko wejdziemy w menu medytacji i gra stwierdza, że jakbyśmy medytowali. Więc to jest fajne, bo ponieważ możemy na wszystkie walki, jakie są na tej wyspie Mgieł, używać potek, bo za każdym razem jak medytujesz, to potki ci się odnawiają. I to jest przyjemne, bo no, nie musisz się przejmować ich marnowaniem, ani w sumie twoim HP, bo jak tylko przegrasz jakąś walkę, to możesz po prostu sobie odnowić HP, tylko nie możesz być w trakcie combat mode. Wiem, o czym chciałem powiedzieć na Skellige wtedy, co zapomniałem. Znaczy nie na Skellige, tylko w Kermoren. Już mi się przypomniało. Otóż mogliście już od jakiegoś czasu zauważyć, że te walki powoli zauważacie, że przy questach oraz nad przeciwnikami jest taka czaszka czerwona. To oznacza, że Geralt jest underleveled, czyli nie ma wystarczająco dobrego poziomu według gry, żeby pokonywać przeciwników. I to jest już lekki problem, ponieważ ja nie mam za dobrego ekwipunku, ponieważ niewiele mieczy podniosłem. Oraz no nie mam za wysokiego levela, bo pomijam wszystkie questy. Więc oprócz Azirak dole.
Ale nie, ale to było słabe. Halo, gro. Zawsze tu jest taki świetny ragdoll, a teraz nie było. Czuję się zawiedziony. Wy powinniście być zawiedzieni. Ajaj, nie brzydka gra, nieładna. No, także wracając do wytłumaczenia. Ja będę miał bardzo słaby ekwipunek i bardzo mam niski level, więc z tego powodu będzie ciężko później w walkach i uwierzcie mi, będzie ciężko w walkach do tego stopnia, że w jednym segmencie, który nastąpi za u mnie dwa splity, czyli nie chcę chodzić do góry, czyli za jakieś 10 minut powiedzmy, są trzy walki z rzędu, wszystkie są najgorsze, na wszystkich mogę zginąć. To nie są nawet tak trudne jak... Końcowa walka jest łatwa w tej grze paradoksalnie, bo potem bo na niej level akurat twój się wyrównuje względem przeciwnika. Natomiast na tych trzech walkach ten level jest ustalony przeciwników i one są naprawdę trudne i w każdej z nich mogę zginąć, więc będę potrzebował dużego trzymania kciuków na czacie, jak to nastąpi, ale to spokojnie za 10 minut. Teraz mamy najlepszy segment gry w komputer, czyli misję eskortową. Jakby to było śmieszniej, eskortujemy krasnala, czyli on ma krótkie nóżki, więc chodzi wolno. Jakby było jeszcze śmieszniej, to jest jeden z 7 krasnoludków. Jakby było jeszcze śmieszniej, to jest śpioszek, więc będzie zasypiał po drodze i musimy go budzić co chwilę. Tak, ten quest jest śmieszny, jak się robi go za pierwszym razem, ale speedrunie, no, nieciekawy. Więc zanim oddam coś do Arisa, to może Mary jakieś pytania z czatu poczytasz mi przez chwilę, bo dawno nie odzywaliśmy się do czatu. Pytanie jest tutaj, że ktoś, Lejmek, pisze, tak się wsłuchuje, to nie jest ten sam lektor co Jiraya? Nie jestem pewien, ale na pewno Geralta, nie wiem czy lektor jest ten sam, ale wiem na pewno, że Geralta robi datę. To tyle wiem. Nie sprawdzałem konkretnie wszystkich aktorów głosowych, te które znam imiona i porównania do Yakuzy, wiem od Hoxie, więc... Dobra, ja mam pytanie od siebie, czy to jest gra, czy chyżość? To jest chyżość. Nie gra. Czyli to nie jest gra, to jest chyżość. Jeżeli ktoś patrzy na to i myśli, że to nie jest chyżość, to ja nie wiem, co jest chyżością. Arys, ty chcesz coś dorzucić? Tak, a z tym, z komentarzem, co dostaliśmy od Maczesława, to Andrzej, do jego słowa, też dał 10 zł na hashtag Team Siri. I z tym, co tak na szybko przeliczyłem, to jest tylko 101,5 zł różnicy w oszczędzić czas i oszczędzić Siri. Na cały czas oszczędzić czas wygrywa, ale widać, że to się szybko może zmienić. Dokładnie tak. Jeżeli macie jakieś pytania na czacie, to macie jeszcze chwilę czasu dosłownie, żeby to zrobić. Więc no, macie dobry moment, żeby Mary mi czat przeczytał, bo ja tak tylko zerkam boczkiem i nic poza tym. No właśnie, jeżeli chcecie coś, no to radzę teraz. Q&A, segment Q&A podczas rana. Czy którykolwiek z runnerów zapewnił wam segment Q&A? Czy na GDQ możecie mieć Q&A? Czy na ESA możecie mieć Q&A? Nie, a na GSP się tak. Na GDQ nawet beatboxa nie mieliście, a był taki na Somie. Dokładnie, więc to jest jedyny taki, jedyna taka okazja, żeby zadać mi pytanie w internecie. Bo ja wcale nigdzie w internecie nie jestem, gdzie po prostu znikam z internetu. Dobra, padają pytania, które powinny zaraz być odpowiedziane 30 pastami. Dlaczego gra tak szybko? Dlaczego to gra tak szybko, jest do tego pasta, także na spokojnie. Tutaj się nie martwię o odpowiedź. Pytanie, jak się dostać na GDQ? Nie wiem, ja się dostałem cudem. W sensie, pewnie podoba... Dostać się na GDQ, po prostu zrób speedrun. I raz dalej. Z komentarzem. I raz dalej. Nagraj grę, zgłoś ją. I jakby jesteś dobry, to cię wpuszczą. Ja nie spodziewałem się, że mnie wpuszczą, a mnie wpuścili, więc myślę, że każdego teraz mogą wpuścić. I raz dalej. Czy nie pomijasz wodków z jednorożcem i NFR? Pomijam. Idąc dalej, jak to jest być speedrunnerem? Dobrze? Nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co w życiu jest najważniejsze, powiedziałbym, że... nie pamiętam tej pasty, przepraszam. Musiałbym mieć przed oczami. Tropy na pomoc, dajesz. Tak, rzucisz w donajcie, to może Aris się tam uśmiechnie. Jak ktoś rzuci w donajcie, to ja przeczytam tę pastę. Tylko no nie, dobra, w sumie nie widzę. Nie Harris to zrobi, on tu jest od tego. Dobrze. Ja nie będę widział w donajcie. Tarnawina pyta się, jaki jest tu ulubiony owoc? Arbus. Kiedy Saints Row 3 co-op nagramy, pomagamy? Nie wiem, pytajcie ludzi, którzy robią co-opa w tej grze. Ja dawno nie runuję Saints Row 3. Jak miał na imię Scar? 200 zł. Ulubione chipsy Geralta? Nie wiem, jakie są szybkie chipsy. Jak dostajesz się na ESA? Uśmiechnąłem się ładnie i też po prostu nagrałem i wrzuciłem rana i myślałem, że... To ESA, na które się dostałem, też był moim pierwszym ESA w życiu, na które jechałem, więc w ogóle cieszę się, że mnie wrzucili. Nie wiem, może po prostu mnie lubią. Jakie są ulubione płatki Geralta? Szybkie. Czy Geralt lubi kustoszą malinę? Tequila, bo już umówiliśmy się, że w Yakuzie Muscle Soda to jest kustosz tequila, a Geralt gra tą samą postać. Geralta gra ta sama osoba, co gra postać Datę w Yakuzie, więc to się pewnie łączy. Czy lokówką można się golić? Nie próbowałem, ale no...
Jak spróbujesz, daj znać, bo sam sobie jestem ciekaw. Dobra, ograniczam już do pytania o Wieśka konkretnie. Jaskier czy Zoltan jako przyjaciel? Zoltan. Czy Geralt je płatki? Nie, to już nie. Czy Wiedźmin 3 najlepszy, czy? Czy Wiedźmin 3 najlepszy. Złapałeś się sam kiedyś w Wyrden? Tak. Dobra, chyba będzie na tyle. Dobrze, dziękuję w takim razie za wszelkie pytania. Wracamy do segmentu, ponieważ mamy teraz finałową walkę w Kaer Morhen. I to było nawiązanie do tego nieudanego eksperymentu. Ponieważ mamy finałową walkę w Kaer Morhen, gdzie przywołaliśmy Dziki Gon do nas, zbaitowaliśmy ich, tak jebaited trochę, żeby do nas przyjechali. I my wielce przygotowani na tę walkę. Teraz będziemy z nimi, prawda, walczyć. Więc zwabiamy ich do naszej siedziby po to, żeby z nimi się tutaj bić. Niestety nie idzie wszystko po naszym planie, na przykład to, że w tym aktualnym segmencie zginie Lambert. Powinniśmy mu pomóc, taki jest quest, ale save the frames. Ratujemy, oszczędzamy czas, a nie klatki, więc no, musimy uciekać. Także niestety Lambert już jest jedną z ofiar tego natarcia. Co ciekawe, dopóki nie zacząłem speedrunować tej gry, nie wiedziałem, że to jest opcjonalne i że można po prostu go nie ratować. Ale no tak niestety wypadło, przykro mi. Lambert to jest spoko postać, a to, że ginie, to smutne. Więc Bible Thump albo F na czacie dla Lamberta. No i to jest Ciri taki... nie miała oczu tam w kasetce. Tak, bo ona odpaliła Super Saiyan Mode. A. Więc to akurat... Wow! Wow! Okej. Okay. Kolego, chyba ramu ci brakuje. Nie, po prostu spojrzałem przez świat, przez ścianę. Czyli Marczesław, zapisz to, że tu może być out of bounds. To się może przydać. Bo wyszedłem przez ścianę na chwilę kamerą, bo kto wie, czy ciałem też się nie da. Tutaj co trzeba to jest? Sami, że można robić kamerę, tego, kamera skiby? Nie mam pojęcia. Ale coś trzeba tutaj... Zapamiętaj to, bo ja zapomnę. Więc trzeba zrobić notatkę na ten temat. No i to jest ten nieudany eksperyment. Co chwila przełączamy się pomiędzy Geraltem a Ciri, bo znaleźliśmy Ciri w ogóle w tym rozgardiaszu. Nie, zapomniałem o tym wspomnieć, takim najważniejszym, że znaleźliśmy Ciri. I teraz już Ciri walczy ramię w ramię z nami, z takim Gonem. Takie, to mało istotny fakt, nie? W sumie, jak ktoś lubi. Więc teraz zapędziliśmy Dziki Gon do naszego zamku i udaje nam się odeprzeć ich atak przez chwilę, ale no, natarcie jest jednak coraz większe. Dziki Gon jest jakby ktoś mógł spodziewać dziki. Tak. Więc jedynym sposobem na to, żeby ich pokonać, to jest Ciri w Super Saiyan Mode i udaje się ich pokonać, ale niestety nie bez ofiar. Lambert zginął, ktoś jeszcze zginął, nie powiem kto, bo spoilery. I po tych ofiarach, po tych poświęceniach jesteśmy już w stanie kontynuować. No nie była to jednak ta finałowa walka, był to nieudany eksperyment i musimy się przygotować do następnego eksperymentu. Ponieważ wiemy doskonale, że taki jebbait na Dziki Gon już nie zadziała. Już trzeba ich sprowadzić inaczej, więc potrzebujemy trochę rzeczy przygotować. Musimy ogólnie siebie przygotować, zebrać trochę więcej ludzi, zebrać drużynę przed wyruszeniem w drogę i tak dalej, i tak dalej. Więc do tych przygotowań troszeczkę rzeczy potrzebujemy, jednak najpierw musimy się zemścić. Musimy się zemścić na Imlericie, czyli na jednym z dowodzących, oraz na wiedźmach z dzikich moczarów, które ganiały Ciri wcześniej gdzieś tam, coś tam. Ona chce się na nich zemścić. To jest ten segment, o którym mówiłem, że są trzy walki z rzędu, które są cholernie trudne i na każdej z nich mogę zginąć. I o ile na maratonach póki co mi to wychodziło, to zawsze będzie ten pierwszy raz, gdzie chociaż na jednej walce zginę. Chociaż nie, na ESA zginąłem, na drugiej chyba. Najważniejszy w życiu jest ten pierwszy raz. Tak, jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym na ranie zginął w dwóch walkach naraz, jak zazwyczaj tu tylko w jednej. Aczkolwiek to te walki są trudne, więc naprawdę prosiłbym o tutaj trzymanie kciuków za mnie jak najbardziej. Ale na razie, zanim to nastąpi, to musimy mieć pewne dialogi. I oddam za chwilę czas dla Arisa, ale jeszcze tylko wspomnę... muszę już iść, okej, okay, to jest jedynka. Zanim tylko to nastąpi, to wspomnę, że będzie tutaj segment z Assassin's Creed, ponieważ Assassin's Creed perfidnie zżyna z Wiedźmina, o czym przekonacie się, jak Geralt będzie próbował skakiwać do wody, więc na to zwracajcie uwagę. Ale więc w czasie Aris, czytaj nam donate. Dobra, bo tutaj parę są. Cały czas się zmniejsza ten ilość oszczędzić Ciri, bo Andrzej Sapowski 23 dał 15 zł z komentarzem Kill the animal, save Ciri. Psychotropy dał 1 złotówkę na ten copypasta, co teraz przeczytam. Proszę. A jak to jest być speedrunnerem? Dobrze? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w speedrunie, najbardziej powiedziałem, że straty. Straty, które podały mi pomocną dłoń, kiedy sobie naradziłem z trudnymi segmentami, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe glitchy wypalałem na nasze PB. Chodzi o to, że kiedy wyznajesz się pewnie wartości, nawet pozorem uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, który by tak rzecz, który pomógł
pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję speedrunu. Dziękujemy mu. Speedrun to śpiew, speedrun to taniec, speedrun to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo. Ale jak ty to robisz? Skąd cierpisz ten radość? Ja opowiadam, że to proste. To miłowanie speedrunu. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład robię world record. A jutro, kto wie? Dlaczego by nie? Oddam się grindowi i będę choćby zamykał tabelę na leaderboardzie. Bardzo dziękuję. Andrzej też jeszcze ci przerwę w tym momencie, bo dobra. Dokończysz później resztę donate'ów, ponieważ nadchodzi ten segment z trudnymi walkami, więc trzymamy kciuki na czacie, naprawdę. I Mary, ty też trzymaj w tle. To jest walka z Fugasem. Fugas jest durny, ponieważ może nas one-hitować, mówię absolutnie poważnie. Więc założę na siebie Quen i będę spamował lewy przycisk myszy, jak tylko mogę. Modlił się, że nie odwróci się na mnie i nie zaatakuje. Okej, okay, jeden atak przeżyłem. Dobrze. Nastek. Dobrze, jedno z trzech. Ma on dwa możliwe ataki. Ma albo zionięcie ogniem, które zadaje damage over time, czyli tak zadaje no po prostu cały czas. Ale nie jest to za duży damage, więc jest okej. Okay. Natomiast jeżeli on tak uderzy mnie albo stąpnie w ziemię, to zadaje mi to cały pasek HP obrażeń. Bo ja mam, wiecie, pamiętacie ten moment tam godzinę temu czy coś takiego, jak mówiłem, że zakładam lekki armor, ten strój taki nilfgaardzki, który w sumie cały czas mam na sobie, daje on jeden armora, więc ja jestem w tym momencie naprawdę, naprawdę łatwy do zabicia. Więc jak nie będę uważał, to nie będzie dobrze. Teraz mamy drugą walkę. Ciri musi walczyć z trzema wiedźmami naraz. Poza tym one lubią się teleportować po całej mapie, lubią nas uderzać, lubią nas stunlockować. Nie jest to fajna walka. Lubi się ona też po prostu lagować, bo te animacje teleportów od nich są długie, żmudne i nudne i nieprzyjemne. Póki co walka idzie całkiem spoko, ale mam cichą nadzieję, że będzie dobrze. Triple Caution, dokładnie. Triple Caution, bo nawet trzy wiedźmy tutaj są, więc tym bardziej Triple Caution. Triple Caution. Ciri, you're breaking the battle. Ciri, you have to listen to my calls. No czasami akurat to się dobrze zgadza, bo Ciri nie lubi czasami robić tego, co jej mówię. Bo daszowanie się jest troszeczkę zliczowane. Okej, okay, jeszcze jedna wiedźma żyje? Tak, dobra. Zabijam na pierwsze pciuchę i tą drugą, nigdy nie pamiętam, bo one się teleportują, a Kuchta jest na tyle gruba, że się teleportuje. Dobrze, dwie z dwóch. Nice. Ostatnia. Ostatnia nie jest może trudna, ale ma taki setup. Ponieważ pamiętacie, dawno, dawno temu w trawie powiedziałem wam, że... O Jezu, za szybko wybiłem tę potkę, to najwyżej się wychyluje później. Dawno, dawno temu w trawie powiedziałem wam, że przeciwnicy z tarczami są problemem. A Imlerit, z którym teraz się będę bił, ma cholernie dużą tarczę. Tak bardzo dużą tarczę. Więc muszę się modlić, że odstawię się w dobrym miejscu. Będę wspomagać left click, to nie było dobre miejsce. Może teraz będzie lepiej, okej, okay, dobry setup. On mnie bije, ale ja go biję za krytyczne obrażenia. Nie przeżyję następnego ataku. Ale go zestanokowałem i się nice. Udało. Boże, 3 na 3. Okej. Okay. To nie jest jeszcze taka tragedia. Nie jeszcze chwila, Boże, Ciri, tak ruszamy. Ciri, spadamy stąd. Tak, ruszajmy. Okej, okay, pomyliłem dialog. Także jakby ktoś pytał na czacie, czy dialogi są automatyczne, samo skipowanie linii jak tak, ale ja muszę wybierać które, czego był przykład tutaj, bo się pomyliłem. Więc no, okej, okay. Najtrudniejszy segment rana za mną, teraz tylko nie zapomnieć, jak się gra w tę grę. Okej, okay. Teraz, no po tym jak już załatwiliśmy te sprawy, musimy robić questy dla naszych przyjaciół znowu. Tylko tym razem to będzie quest dla Yennefer, dla Ciri, dla Triss. I dla Avalacha, czyli tego elfa, którego uratowaliśmy. Geralt ma taką brzydką twarz, dlatego że jest zatruty podkami, które używałem ostatnio. Gdzie ja potrzebuję się meditatować? Tam, ale mam jeszcze jedną podkę? Mam, dobrze. Bo muszę sprawdzać w tym momencie, gdzie muszę używać podki, a gdzie nie. W tym domku już byliśmy, ale tutaj się otwiera portal, ponieważ z Avalachem robimy takiego sejrowskiego bossa przez świat, dlatego ma nawet bossy stopy jako w split napisane. To jest taki spoiler, że chodzi o sejrowskiego. Ponieważ robimy bossa przez świat, podróżujemy sobie po całym świecie po to, żeby odnaleźć portal do Gelsa, ponieważ no wiemy doskonale, że walka z dzikim gonem poprzednio nam nie wyszła, więc teraz musimy się odpowiednio przygotować. A gdzie my teraz jesteśmy? Na pustyni jakiejś tam. Proszę państwa, pustynia jakaś tam. Na pustyni jakieś tam jesteśmy. I chodzi o to, że chcemy osłabić, wzmocnić swoje siły i osłabić siły dzikiego gonu, ponieważ no, ostatnio nam ta walka średnio wyszła, prawda? Więc musimy się lepiej przygotować. Więc musimy pozbyć się głównodowodzących komanderów w dzikim gonie. Zabiliśmy Karantira w segmencie z Kirą dawno temu, zabiliśmy Imlerita teraz i teraz jeszcze zostaje Gels i... A, jest ten ostatni. Nie, Nitrala zabiliśmy. Karantir jeszcze żyje. Karantir jest przedostatnią walką w grze. Więc zabiliśmy Nitrala, zabiliśmy Imlerita. Karantira zabijemy w ostatecznej walce. No i teraz został jeszcze Gels.
Kielsa nie będziemy zabijać, Kielsa po prostu przekonamy siłą perswazji, żebyś do nas dołączył. I ta siła perswazji Geralta i Avalacha jest wybitna, ponieważ, uwaga, bardzo skrótowo opowiem wam, jak wygląda ten dialog między Gelsem a Geraltem i Avalachem. Ej, zdradź króla dzikiego gonu, czyli on ma na imię Eredin, więc w sumie w skrócie. Zdradź Eredina, nie. Zdradź Eredina, nie. Zdradź Eredina, no dobra. I, no, zdradza Eredina. Tutaj mamy trudny segment, gdzie musimy uważać, żeby nam powietrze nie zniknęło, ale że jesteśmy super Geraltem, to nie musimy się przejmować za bardzo powietrzem i naszym zdrowiem, bo wspinamy się na ten kawałek, proszę. A-a. Proszę, nie. A-a. Ja nigdy, pierwszy raz będę to failował od lat. Okej, okay, first try? First try, oczywiście, że tak. To było, nawet nie było blisko. Nawet nie było on. To nawet nie było bliskie. Pierwszy raz od dawna tak to failowałem. Pamiętacie, jak mówiłem, że Geralt lubi sobie łamać nogi? Powinniśmy tutaj chodzić od covera do covera i uważać na zimno, ale jesteśmy szybcy, więc po prostu robimy tak. Ale jak Geralt chodzi po pagórkach, to lubi sobie łamać nogi. Patrzcie na cień przy okazji, bo też wygląda szybki Geralt robi brrrr i elo. Więc tyle w temacie po prostu, jeśli chodzi o szybkiego Geralta. W tym momencie jesteśmy już w ostatnim segmencie, żeby tuż przed Gelsem i następny segment już jest z Gelsem. Także podchodzimy do Gelsa i przeprowadzamy ten arcyważny dialog, o którym wspomniałem. A następnie będziemy robili questy dla Ciri. Dla Ciri też robimy takiego lekkiego cejrowskiego, bo chodzimy pomiędzy jej przyjaciołami, którzy jej pomogli i jej dziękujemy. Jednym z tych przyjaciół jest... Skurwiel Junior, którego już zabiliśmy, więc w sumie... Zabiliśmy go, więc jakim cudem odżyje i się zastanawiamy, o co chodzi. Otóż, nikt nie wie, że go zabiliśmy, więc co się stało? Dudu, ten Doppler, który był nam pomocnikiem, przyjął postać Juniora i w ten sposób jest w stanie przeżyć w Nowigradzie normalnie, bo normalnie Dopplery, tak samo jak czarodziejki, są ścigani przez głosów czarownic. A tak, jak przyjmuje postać Juniora i nikt się nie skapnął, że przyjął postać Juniora, to może sobie przeżyć bez problemu i żyć długo i szczęśliwie. A mogę szybko coś powiedzieć? No właśnie chciałem powiedzieć, że teraz będzie segment chodzenia, więc możesz jak najbardziej rozmawiać. Dobra, bo dostaliśmy parę donacji, a w tym, że Janser 5 zł dał proszcz, Ciri sama dała 50 zł z komentarzem help i Andrzej cały czas hashtag Team Ciri, 1:1 daje te donacje i teraz Odsiądź Ciri jest teraz w pierwszym miejscu, co znaczy, że oszczędzić czas jest teraz do tyłu. I wiecie, to mało czasu tutaj chyba zostało, z tego co ja wiem, to musicie szybko, żeby to zmienić. Monka S, jeśli chodzi o oszczędzanie czasu, więc ja bym bardzo mocno poprosił. Co, te drzwi się otworzyły? Nawet nie wiedziałem, że się otwierają wcześniej. Kto wie, czy nie mógłbym przeskipować tego dialogu? To też bardzo ważna informacja dla mnie. Może by się udało? Pewnie nie, ale czemu by nie sprawdzić kiedykolwiek? Dobrze, więc faktycznie tutaj dowiadujemy się, że Dudu się przebrał za Juniora i to tyle, jeśli chodzi o ten wątek. Teraz odwiedzamy kolejną dwójkę jej przyjaciół, czyli odwiedzamy B oraz odwiedzamy trupę cyrkową. Podczas BA, tak się nazywa. A, B, okej. Okay. BA, tak ma na imię, więc no BE odwiedzamy. Co ciekawe, w angielskiej wersji, z tego, że tak się to pisze, to czyta się po prostu B. Czyli ma na imię litera B, dosłownie, i tyle. Po drodze jeszcze będziemy robili quest z Yennefer, czyli będziemy gadali z jednym gościem i będzie bardzo trudny segment ucieczkowy, bo będziemy musieli dogonić gościa. Zastanówcie się chociaż przez chwilę, jak będzie wyglądał segment, gdzie musimy gonić jakiegoś gościa, jeżeli Geralt jest w taki sposób przyspieszony. No podpowiem, że nie będzie on szczególnie trudny dla nas, dla gościa może już niekoniecznie, bo Ziutek będzie starał się uciec jak się tylko do... Ale no... No zobaczcie zresztą sami. Geralt tak się bardzo zdenerwował, że aż potrącił kubek na stole. Co to za człowiek? To jest ten człowiek i w tym momencie go gonimy. Już. Bardzo trudny segment ucieczkowy. Nie pamiętam w sumie, jak się go casualowo robi, bo już tak dawno przechodziłem tę grę, podstawową grę casualowo. Już dodatki mam bardziej na świeżo. To ten dialog, który słyszeliście, to było Ciri w tle, ponieważ robimy quest dla Ciri, gdzie musimy podążać za nią, ale zrobiliśmy po drodze quest Yennefer, więc Ciri po prostu się teleportowała do miejsca, gdzie na nią czekamy, więc dla nas jest bardzo, bardzo w porządku to. Także teraz idziemy do trupy cyrkowej i w momencie, jak jest segment z trupy cyrkowej, to ja mogę powiedzieć tak naprawdę, o co chodzi z ratowaniem czasu albo Ciri. Otóż Ciri jest tak bardzo mało ważna w tej grze w komputer, że żeby ją uratować, potrzebne są do zrobienia 3 z 6 rzeczy. Jest 6 rzeczy, które można zrobić, żeby sprawić, że Ciri jest szczęśliwa. Jeżeli zrobimy 3 z tych 6 rzeczy, to Ciri będzie szczęśliwa na tyle, że przetrwa ostateczną walkę. Jak nie będzie szczęśliwa, to tej walki nie przetrwa. I te rzeczy, które sprawiają, że Ciri będzie szczęśliwa, to zrobienie dodatkowego questa z tą trupą, którego nie robimy, bo przekonujemy ich właśnie w ten sposób, żeby go nie robić. Teraz Ciri jest smutno.
Bo to jest dodatkowy quest i straci nam czas. Bitwa na śnieżki zaraz po bitwie w Kermoren, czego nie robimy, bo jest wolne. Pójście na grób Skiala, jak będziemy na Skellige, ale to jest kilka dodatkowych dialogów, co jest wolne. Pozwolenie jej na zniszczenie laboratorium Avalacha, co jest tylko inną linijką dialogową, co jest szybkie, więc potencjalnie będziemy mogli to zrobić, jeżeli Ciri wygra, a oby nie. Dalej, pozwolenie jej na pójście na pertraktowanie z nową lożą czarodziejek, ponieważ Yennefer i Triss próbują odtworzyć lożę czarodziejek. I pozwolenie jej tam pójść samej, zamiast eskortowanie jej tam po prostu przez nas. To też sprawi, że będzie szczęśliwa. I ostatnie, najważniejsze, na samym końcu gry trzeba powiedzieć jej powodzenia, żeby udało jej się pokonać tę walkę. Więc jeżeli zrobimy 3 z tych 6 rzeczy, to jest ok. Te, które się robi w raucie z szybkim, lepszym zakończeniem, które jest minutę wolniejsze, bo epilog jest wolny i trochę nudny, ale jak chcecie ulotować Ciri, spoko. Pada pytanie z czatu. Czy udało ci się kiedyś przez przypadek zagrać winta albo zapalić pochodnie? Zapalić pochodnie wielokrotnie, bo ktoś pomyślał, że przycisk użycia w tej grze jest taki sam jak dialogu albo podniesienia czegoś, więc często, nawet w tym ranie wielokrotnie podniosłem pochodnie. O nie, przepraszam. Nie chciałem tego trolla zabijać, ale wziąłem zły dialog, więc sorry bardzo. Generalnie chciałbym jeszcze tutaj, bo znowu podłupałem kolejne z czatu, że do tych 12 tysięcy to tak nie, co tak daleko się wdawało, tylko jakaś stowa została. No to moi drodzy, a do roboty. Dobra, została jakaś stuwa, a po tej stuwie za kolejne 500 Retin robi remastera poradnika do Minecrafta. O cie panie, no to mi się wydaje, że warto. No to tam już walić w Ciri, ja bym za to wpłacał. Właśnie, walić w Ciri, ratujemy klateczki i remasterujemy poradnik. 12,5 fa. Dokładnie, przy okazji właśnie znalazłem skipa. Na maratonie, tak po prostu. O, fajnie. Zaraz powiem, o co chodzi, ale wiem, że Boże. Aris ma do przeczytania nam donacje, więc słucha tak, badawczo. Tak, cały czas przechodzę tak na szybkiego wszystkie donacje, to ja spróbuję tak speedrunować wszystkie. Stachurski wysłał 50 zł. Jesteście gotowi? Tak jest, kapitanie. Nie słyszałem. Tak jest, kapitanie. SpongeBob, Kuchas, Soporczy. Kupacze, Kaczewy i Złoczy, Leon. SpongeBob, Kuchas, Soporczy. Kuchy, Wyli, Fały, SpongeBob, Kuchas, Soporczy. Ten jak ryba w wodzie, dziś. SpongeBob, kończę. Kodowi SpongeBob, kończę supporty. SpongeBob, kończę supporty. SpongeBob, kończę supporty. SpongeBob, kończę supporty. I na szybkiego też dostaliśmy Kubox i od Kubox i dnia 15 zł. Przekonam, że nie mogły się wziąć udziału w Gears Pass, ale obiecujemy, że zrobimy wspólny run z Keep Talking and Nobody Explodes. O. Nie tylko na kolejnych eventach. Gratulujemy z biurki, pozdrawiamy cieplutko, Ciri do wora, wory do jeziora, ludzi w płacze, bo czas się kończy. I to cały czas zbliżamy się. Token dał 20 zł. Jak co roku dorzucam od siebie małą cegiełkiem. PS, możemy spodziewać się Chaos Moda. Of course, kontrolowany przez chat. Na następnej edycji. PPS, dobra robota, panowie. I cały czas Andrzej dożyczywał 1:1 na hashtag Team City w te wszystkie donacje. Dziękujemy bardzo za wszystkie donacje. W którejś donacji padło pytanie, ja zapomniałem, o co konkretnie chodziło. Już niestety, przez to, że tak szybko to przeleciało. Też zapomniałem. Może nam się... I muszę powiedzieć, że cały czas teraz Team Ciri przez tego wszystkiego jest całkiem do przodu, cały czas dalej idzie do przodu, ale jest jeszcze możliwość, żeby oszczędzić czas, wygrywać, bo to jest tak jakby trochę około stówy, tak trochę więcej, ale około. Cały czas walka jest bliska, wierzę, że nam się uda Team Czas. Prosiłbym bardzo. Pytanie kolejne z czatu. Ile razy zabijesz się z 2 metrów? Za dużo. Im dłużej to ranuje, tym jest lepiej, ale cały czas fall damage to jest największy. Na jesej się zabijesz chyba. Na jesej się zabiłem, na GDQ w sumie też. Bo zdobiłem mega jumpa. Geralt, czy możesz nie być w combat? Dziękuję. Otwórz! Let me in! Geralt! Furtka! No otwórz! No! Dobrze, udało I się. I dostaliśmy 10 zł od Norek dla Kadzikowi z komentarzem Team Wur. Dokładnie, Team Wur. A wiem, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Kubox za donację. Tak, pamiętam, że obiecaliście speedrun Skip Talking and Nobody Explodes. Mam nadzieję, że będziecie mieli lepszy czas niż poprzedni run Skip Talking and Nobody Explodes na evencie. Nie jest to łatwy run, bo też robiłem rana Skip Talking and Nobody Explodes w koopie z Lugonem. Więc no, zobaczymy.
Keep Talking, w ogóle fajna gierka. Tak nawiasem abstrahując, ostatnio tutaj graliśmy w Keep Talking, że Kadzie rozbrajała w trzy osoby, podawaliśmy te. To znaczy Kadzie operował, a my w trzy osoby rozbrajaliśmy. Mi się bardzo podobał dodatek z londyńskim metrem. Tak, bo graliśmy w mody, a nie w podstawkę, bo ja podstawkę znam na pamięć poradnik, więc to było 40% ustny polski, 40% pisemny polski, 30% ustny. Proszę mnie je wyzywać. Zdane. Po robocie. Zdane, jo. Ale to tylko jak będzie Bakamitaj na końcu gry. Dobrze, w tym momencie zrobiliśmy już wszystkie przygotowania na Jeszcze Velen. Jeszcze koplego Harry Potter Hando, jo. W tym momencie zrobiliśmy już wszystkie questy, które mamy do przygotowania w Velen, więc zostały nam tylko kilka questów na Skellige. Znaczy, nie, Boże, nie w Velen, tylko w Nowej Gradzie. I zostało nam kilka questów na Skellige. Więc moi drodzy, do zakończenia Bidwara zostało nam dosłownie dwa questy, więc jakieś 5 minut. A do 12 koła zostało 89 zł. Więc po prostu zostało nam jakieś 5 minut na to, żeby wygrał czas, a nie Cili. Więc jak chcecie wpłacać, to po prostu wiecie. To jest ten moment, to jest teraz. Rozumiecie, idziecie do mamy, mówicie, mamo, ja chcę szybko i mama daje kartę kredytową, mi wpłacacie 200. Dokładnie. A w 200 jeszcze możecie poprosić o imię Skara jeszcze raz, bo tak przypominam. Jakbyście jeszcze zapomnieli po tych... To ja korzystając jeszcze z okazji, się rozciągnę. Uy, naprawdę, komentowanie Wiedźmina jest męczące. No, a ty mówisz mniej ode mnie. No, a ja siedzę, to znaczy no, dobra. A ja nie siedzę, ja stoję. Fair. Ale ty możesz przynajmniej nogi jako tako wyprostować. No dobra, ty się musisz ściskać przy mnie. No właśnie, ty możesz wyprostować nogi, bo ty masz dziurę, a ja nie mogę, bo ja mam kadzika. No. Dokładnie. Teraz będzie pułapka! O nie, pułapka! Bo jest obgadywanie, kto będzie teraz królem na Skellige, bo nikogo nie ma jako król. I pułapka Nilfgaardczyków, bam. Ciup. Więc ta walka jest trudna, ponieważ ma dużo przeciwników z tarczami, które są łatwiej do pokonania. I dużo przeciwników, którzy mają 10 leveli więcej od nas i to już jest trochę gorsze. Jak widać to, waląc silnymi atakami, jako szybki Geralt, nadal nie jest to łatwe. I możemy tutaj sobie tak... Nie zginiemy w tej walce, ale po prostu jest ona dosyć długa, bo przeciwnicy lubią się bukować i tak dalej, i tak dalej. Została tylko dwójka po lewej i... Te stoły nie pomagają! Miały być barykadą, a naprawdę nie pomagają, kochani. Dobra, udało się. Teraz, żeby zrobić przygotowania na Skellige, musimy zrobić trzy rzeczy. Musimy pójść do laboratorium Avalaka, o którym mówiłem. Musimy znaleźć kamień słoneczny, którym możemy przygarnąć, jakby zaciągnąć do siebie dziki gon, bo już nie da się ich tak zdebejtować jak poprzednio. Więc musimy zrobić to siłą magiczną, czyli kamieniem słonecznym. Oraz musimy jeszcze poprosić Emyra, cesarza Nilfgaardu, o pomoc, o wsparcie w ostatecznej walce z Dzikim Gonem, żeby dał nam, oddał z więzienia jedną z czarownic do loży czarodziejek, którą trzeba uratować, oraz żeby dał nam trochę swoich jednostek, żeby po prostu nam pomogły. I to akurat robi, więc spoko. Więc te trzy rzeczy trzeba zrobić. Po tym, jak odnajdę kamień słoneczny, czyli to jest praktycznie następny quest, jak przeprowadzę ten dialog, to już będzie musiał zemgać Bidwar, bo w laboratorium Avalaha muszę dokonać wyboru, który ending jest. Więc przez cały czas, jak będę miał ten... przez cały czas, jak będę robił następnego questa, to Aris, nie krępuj się, wtrącę się z donacjami, od razu nawet mi słowo. Jak tylko się jakaś pojawi. Jak teraz są jakieś, to mów nawet teraz. Ja się rozciągnę. Cały czas klikam i chyba są po prostu linie zaciążone, bo cały czas doczekamy, żeby zobaczyć, czy będziemy oszczędzić Ciri, czy oszczędzić czas. Dokładnie, zostały jakieś 2 minuty do końca, więc jak chcecie wpłacać, to teraz. Jak Aris dostaniesz donację, to lecisz z nią od razu. Macie od razu otwartą linię. Od razu otwarta linia, bez przerywania przez komentatora, który gada cały czas głupoty przez 2 godziny, 3 minuty. Więc tak, wchodzimy do miejsca, gdzie mamy quest z Filipą. To są starożytne ruiny i przy tych starożytnych ruinach kwestia jest taka, że jest tam kamień słoneczny, musimy go jakoś odnaleźć. Oczywiście musimy tam dopłynąć w pław, bo to jest najszybsza metoda poruszania się po jeziorze, bo to jest jedyny punkt szybkiej podróży, którego nie możemy odblokować, dopóki tam faktycznie nie będziemy. Żadna mapa tego nie odblokowuje, mimo że próbowaliśmy. Dobra, wtrącam, bo dostaliśmy 15 zł od Adrama z komentarzem. Wiecie, dlaczego światło porusza się aż 300,000 km per second? Bo inaczej łącze internetowe by się nadziewało z komentarzem Kacika. Hashtag Siri Dwora. Nice. Dziękuję bardzo. Teraz będzie bardzo upierdliwa walka z Syreną, ponieważ w tej walce praktycznie zawsze gliczuje się Geraltowi Kusza i w momencie, jak się zliczuje Geraltowi Kusza, to nie będę mógł z niej strzelać. Na szczęście zrobiłem to w ostatnim momencie, kiedy się ona nie zliczowała, więc Syrenę mogę po prostu nadziać na nóż i zabić, jak ona jest na dole.
bo jeżeli tego nie zrobię teraz i podejdę wystarczająco blisko syreny, to za każdym razem, jak będę chciał użyć kuszy, to Kerat będzie robił dance, tak umcy, bo nie będzie wiedział, co zrobić, bo będzie cały czas się lupowała animacja podnoszenia kuszy i nie będzie z niej strzelał. Więc to jest niefajne. A inaczej z syreny z góry się zabić po prostu nie da. Więc dobrze, że akurat nie wyszedł mi ten softlock, tylko wyszedł mi strat, żeby go ominąć. Dobra, wtrącam się jeszcze raz, bo Janusz dał 65,2 zł. Ciri ma popłynąć w worze. Dziękujemy bardzo. Jest zacięta bardzo walka, także to mnie bardzo, bardzo cieszy. 9 zł do 12 tysięcy. 9 zł, no kochani, no damy radę. No 9, no 9 złotych, to już są po prostu jakieś lepsze lody w biedrze. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to nikt. No, więc dawać 9 zł, będzie 12 tysięcy. Wierzę, że nam się uda. Teraz mamy zagadkę logiczną z lustrami. Żeby odkryć zagadkę logiczną z lustrami, musimy kliknąć każde lustro raz i tyle. Także fajna zagadka. Wow. Okej. Okay. Wow. Nawet klikałem w lewo, żeby Geralt się poruszył, ale był w takiej magicznej pozie, że zamarł. I w sumie nawet lepiej, bo jakby spadł, to by było nieciekawie. No więc użyliśmy pierwszego lustra, teraz lecimy do drugiego. Tutaj są strażnicy, którzy niby ich pilnują, ale to lustro jest jedynym z przedmiotów w tej grze chyba, gdzie możemy ich użyć, kiedy jesteśmy w trybie walki. Więc bardzo spoko. Szkoda, że każdego nie można tak zrobić, ale pewnie byłyby z tym związane większe exploity. Więc wychodzimy z trybu walki jak najszybciej, żeby dojść do Kamienia Słonecznego. Doszliśmy do Kamienia Słonecznego i macie jakieś 15 sekund jeszcze. Więc jak są jakieś donaty, to odświeżać tracker jak powaleni w tym momencie stacja techniczna ja oraz Aris. Teraz Norek dał 9 zł, bez komentarza, ale po prostu dał. 12, i mamy 12 tysięcy, dziękuję. 12! 12 tysięcy. 12 koła, ludzie, 12 tysięcy! Dziękujemy dzięki, bardzo. Dzięki wielkie, jesteście wszyscy, kurde, kochani, jesteście niesamowici. I dostaliśmy drugi 9 zł od Sharin, dostaliśmy 50 zł od Ramen, oby starczyło, i Bonkol dał 100 zł też. Dziękujemy. Bóg grałem na... So, gdzie jesteśmy? Dobrze, myślę, że kurczę, mogę odliczać powoli, żeby zamknąć ten Beat War. Mary, pomożesz mi i czas też pomożesz? Dawaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zamykamy linię, sprawdzamy ostatnie donaty i proszę mi powiedzieć, co wygrało, bo walka była zacięta przez cały event. I sam jestem w sumie ciekaw, co w końcu wygrało. Przypominam, że było best of 3, 1-1 cały czas było, jeśli chodzi o to, co oszczędzamy. Daj, Shari, mów nam. A teraz okazuje się, z tego, się, co ja widzę, to... Kurczę... Komputer nie nadąża. A wygląda, żeby oszczędzić Ciri wygrywała. Oh. 3495 zł, a oszczędzić czas miał 3293. 150 zł jakieś, jeżeli dobrze liczę. Dziękujemy bardzo i tak. Prawie 7 tysięcy zebrane tylko podczas, znaczy nie podczas, ale na Wiedźmina. Jesteście niesamowici. Teraz muszę tylko uważać, żeby odpowiedni dialog wybrać. Następny, bo wtedy będzie Ciri. Dobrze, nie żałuj sobie. W tym momencie Ciri jest uratowana. No, nie, ten jeden dialog zapewnił, że Ciri jest uratowana. Dobra, jeszcze ostatni muszę zrobić. Jeżeli jesteście, klaśnijcie sobie. Jeżeli macie kogoś blisko, to poklepcie go po plecach, po ramieniu. Niech on was poklepie, bo zarobistą robotę zrobiliście wszyscy. Dokładnie tak, ale to jeszcze nie koniec imprezy, bo jeszcze mamy kilka minut rana końcowych. Oraz jeszcze będzie śpiewanko na koniec, więc cały czas mamy Beat War. Właśnie, na to. Możecie jeszcze... Aris, możesz mi sobie wspomnieć, jaki jest Beat War, jaka jest sytuacja z Beat Warem na to, którą piosenkę śpiewamy na zakończenie. Ale zanim to powiem, zanim ci oddam głos, to powiem tylko, że teraz musimy zakraść się na statek Emyra w bardzo, bardzo sneaky sposób. Obserwujcie, jaki jest sneaky sposób. A w międzyczasie, Aris, mów nam, jak tam ten donate. Dobra, a na donate to... Dostaliśmy 4 zł od Grad Kobiet, wrzucajcie ten wór do jeziora, niestety nie stało się, a na koniec po prostu wybierania piosenki są 3 rodzaje, Bakamitaj, Rick Astley Never Gonna Give You Up i Darude Sandstorm. Na razie wygrywa Bakamitaj, ale w drugim miejscu i nawet nie aż tak do tyłu, tak jak patrzysz, jak było z Wiedźmin 3, jest ten Rick Astley, jest po prostu około 150 zł do tyłu, ale na razie Bakamitaj wygrywa.
No dobrze, zobaczymy, czy będziemy śpiewać kolejną piosenkę z Yakuzy jako organizacja, czy będziecie chcieli coś innego, bo to jest ostatnie Beat War eventu. Kadziu mi pokazał Morze Czerwone w tym momencie. Tak, mam bardzo czerwone, ale to nie jest istotne, nic nie jest istotne. Grunt, że zdobywamy pieniądze na organizację, na fundację Itaka. Grunt, że Redding zaraz będzie tłuczony. Tak, ale zanim Redding, to jeszcze Karantir. Karamzyt? Karantir. Karamzyt! Przy okazji źle zesplitowałem, więc nie jest aż tak czerwono. Okej. Okay. Teraz będzie ciekawa walka z Karantirem. Jestem w stanie ją zgliczować, zobaczymy, czy mi się uda. Teleportuj się. I maszujemy lewy, zobaczymy. Hell yeah! I teraz nice. Typowzujemy. Gościu teraz typowzuje. Gdybyś jeszcze mógł w niego trafić. No właśnie, przez to, że typozuje, to nie ma jego hitboxa i ciężko go trafić, jak jest się szybkim Geraltem. To jest spory minus, ale przynajmniej śmiesznie wygląda. Jest okej. Okay. Ta walka jako Geralt, bo zamieniamy się między Ciri a Geraltem, jest irytująca strasznie, bo no... Karantir teleportuje się wszędzie dookoła. To jest A-Pose, ja wiem, to jest A-Pose, ale mówię T-Pose, bo więcej osób ogarnia terminologię T-Pose niż A-Pose. No, że stoi się nie rusza. Stoi się nie rusza. Dlaczego tak się dzieje? Jak robimy pierwsze trzy hity jako Ciri, on się roluje. I potem jak robimy następne trzy hity jako Ciri, on się roluje, ale jednocześnie widzieliście tam podczas fade-outu... Wow, dostałem od swojej własnej strzały. Podczas fade-outu... może teraz dostanę strzałę w tyłek, bo jest szansa na to, że dostanę strzałę w tyłek. A nie tym razem. Podczas animacji fade-outu Ciri zamienia się w Geralta w ostatniej chwili. I gra dostała bzika, bo kompletnie nie wiedziała, co się dzieje. Bo jednocześnie Ciri i Geralt zabili go w pierwszej fazie. Więc gra nie wiedziała, co zrobić, więc po prostu ejfuzował. Ciężko, żeby to wyszło czasami, ale na szczęście mi się teraz udało. Teraz finałowa walka z Eredinem. Jest strasznie anti-climatic, kamera w niej nie działa, bo jest ona stosunkowo prosta. Eredin jest wyskalowany poziomem tak, żeby pasował nam zawsze do Geralta. Jak widzicie, dostaje trochę spore obrażenia, ale to nie będzie duży problem, no chyba, że spadnę teraz w przepaść, to byłoby niefajne. Gdzie jest Eredin? Przy przepaści. Nie zepnę go oczywiście. Okej, ta walka idzie źle. Powinna iść dość dużo lepiej, ale... Powinna się skończyć dużo wcześniej, ale do coś nie mogę tymi krytykami chodzić. Zabijemy Redina, ale niestety on ma też trzecią fazę, więc muszę poczekać, aż przejdzie przez ten teleport. Jak wejdę w ten teleport przed nim, to będzie softlock, bo on się tutaj nie zespawnuje. Teraz tylko maszuję lewy przycisk myszy i Redin ginie. Koniec króla dzikiego gonu. Jej, wygraliśmy, ale to nie jest koniec rana. Więc no... Ciekawe, co jeszcze musi się stać w tym ranie, prawda? Musimy uciec, ponieważ koniec świata. Pokonaliśmy dziki gon i tak dalej, ale nadal jest przepowiednia tam gdzieś w tle, że ma nastąpić koniec świata. I żeby zapobiec temu końcowi świata, to Ciri musi walczyć z białym zimnym, czyli tą przepowiednią, korzystając ze swoich magicznych mocy. I właśnie tutaj jest ten segment, gdzie ona może zginąć albo nie, zależnie od tego, co się działo podczas reszty fabuły gry. Z racji tego, że my ją uratowaliśmy, znaczy tego, z racji tego, że zrobiliśmy dwie dobre rzeczy dla niej i powiedzieliśmy jej powodzenia na końcu, co zrobimy za chwilę, to... Po prostu możemy sobie ją uratować. Co prawda, Yennefer często nam mówi, że powinniśmy się jej trzymać, bo ona nam da jakąś magiczną barierę i tak dalej. Jesteśmy super Geraltem, możemy przez tę całą sekwencję po prostu przebiec, bo jesteśmy szybcy i nie zadaje nam to za dużo obrażeń. Więc wbiegamy w trigger cutscenki. Przy okazji ważna rzecz, ten split u mnie w splitach nazywa się niespadni, bo tyle razy spadłem tutaj w przepaść, że o matko bosko. Dobrze, teraz mamy dialogi, ja muszę pamiętać, żeby wybrać dobry dialog. Tutaj. Powodzenia. I w tym momencie Ciri jest uratowana. Mamy niby segment, gdzie mówimy cesarzowi, że Ciri nie żyje. Ale jak wspominaliśmy, cesarz to jest jej ojciec. I on chciał, żeby ona była uratowana. To teraz robimy jebaited na niego, czyli możecie postawić tę emotkę na czacie. Taki, wiecie, taka aluzja w tym kierunku. Co to za długi load? Halo, policja. Halo, proszę przyjechać na Twitcha. O, chyba Saints Row 3 się obraziło. Halo, policja, proszę. Halo, deszczu, coś się zrobił mi z Twitchem. Saints Row 3 chyba się obraziło i wrzuciło tutaj Infinite Loada. Kiedyś się załaduje. Spokojnie, mam czas. To mogę wytłumaczyć, co się dzieje. Więc o co chodzi z tym jebaitem? Jebait polega na tym, że idziemy do cesarza i mówimy mu, że twoja córka Sory nie żyje, elo, i on w to wierzy. Dzięki temu, jak już faktycznie ona przeżyje, a jak już faktycznie ona przeżyje, to można bez problemu sobie żyć normalnie, bez tego, jak ojciec, cesarz zawraca jej cztery litery. Niestety, tak bardzo uratowaliśmy Ciri, że faktycznie gra się zawiesiła na loadzie, więc muszę ją zresetować po raz trzeci. Trzy crashe w ciągu jednego rana. To znaczy, to był bardziej taki infinite load. Skoro ikonka loadu jest niezależna od gry, więc gra mogła się skraszować, a ikonka loadu mogła po prostu sobie jako gif latać dalej. Dobra, wczytaj grę. Gdzie jest ostatni zapis? Mam nadzieję, że w trakcie, kiedy wybierałem dialogi.
No, gdzie tego, król dzikiego golno spadł z rowerka według tego czego. Okej, dobra, tu jest ostatni segment. Więc jeszcze raz wybieramy dialogi. Tutaj czwóreczka, czyli powodzenia. I teraz jest okej? Is okay? Można grać? Można grać w komputer? O kurczę, ja bym wolał skończyć rana, nie? O, jest! Szum. Dobrze, za pierwszym razem. Łaboziu. No, także idziemy tak, jak wspomniałem, do naszego cesarza, żeby powiedzieć mu, że jego córka nie żyje, ale jednak żyje. I potem idziemy do Velen odebrać miecz dla Ciri i potem przekazać go Ciri. Teraz niby gra nam do końca, gra nam nie mówi w ogóle, że Ciri żyje, więc no po prostu mamy być tacy smutni, że mówimy cesarzowi, że Ciri nie żyje, odbieramy miecz jako jej pamiątka, że niby ona nie żyje, a potem spotykamy ją w karczmie i będzie baited, wszystko w porządku i tak dalej, także nie ma problemu. Widziałem na czacie jeden bardzo fajny komentarz, który bardzo fajnie podsumowuje mentalność ludzi oglądających speedruny z Wiedźmina. Nie będę mówił nicku, bo nie pamiętam nawet. I proszę nie hejtujcie za opinię, mimo że jest słaba. To dużo komentarzy na YouTubie i na Facebooku i gdziekolwiek mówi mi, że no ty cheatujesz tę grę tak naprawdę, ty nie przechodzisz jej tak, jak się powinno przejść tę grę, bo jest oficjalny sposób przejścia tej gry oczywiście, wiadomo, że no tak ty oszukałeś sam siebie, że w ogóle weź wyjdź, jak tak możesz, że ty przesadzasz. Czas spokojnie powiem. Ale słuchajcie, jak Geralt słyszy, że Ciri jest w niebezpieczeństwie, jak ją ratuje, jak się okazuje, to co robi? Gra w gwinta z każdym mieszkańcem świata, jakim jest, czy biegnie do niej jak najszybciej? No biegnie do niej jak najszybciej, tak? Więc no to jest już kanoniczne. Więc jak wejdę do karczmy i rozpocznie się cutscenka, to jest czas. Więc się szykujcie, moi drodzy, i... czas. Powinien zesplitować. Ale to był słaby run, ale trzy crashe, więc... 10 minut za PB. 10 minut za PB, ale to były trzy crashe, więc overestimate nie przeszkadza mi to za bardzo. Bo przy okazji mówiliśmy, jak ma na imię Scar. Także to tyle, jeśli chodzi o rana. Jeszcze przeskopuję dialogi, żeby pokazać, że Ciri faktycznie żyje. I na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć, że jestem zaszczycony, że mogę po raz kolejny Wiedźminem 3 kończyć ten cudowny maraton. Gramy szybko, pomagamy skutecznie. Cieszę się za wszystkie wpłaty, jakie były na Wiedźmina, ale nie tylko, bo zrobiliście naprawdę świetną robotę. Maraton się jeszcze nie kończy. Jeszcze będzie podsumowanie, jeszcze będzie śpiewanie. Jeszcze my się tutaj za chwilę będziemy widzieć. Tak, więc jeszcze możecie śmiało wpłacać pieniądze. Dalej jest otwarta licytacja na śpiewanie. Tak, dalej jest ostatni Beat War, Bakamitai, Never Gonna Give You Up i Darude Sandstorm. Możecie wybierać z tych przepisanek, każda wpłata się liczy. Machnęliśmy 12 tysięcy, chyba na, to znaczy ja chyba na porad, chyba na odświeżony poradnik do Minecrafta, nie ma co liczyć, ale ja już ja nie wiem. Ja wierzę, w sensie damy ja radę, jeszcze podczas przemowy końcowej. Ja już nie wiem, czego się po was ludzie spodziewać, ale jedno wiem na pewno, wszyscy jesteście wspaniali. Więc no, nie będziemy już tutaj specjalnie... Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, już powiedziałem o tym podczas rana, ale powtórzę. Jeżeli wam się podobał mój run, jeżeli podoba wam się Merego run któregoś z eventu, jeżeli podoba wam się run którejkolwiek z osób, która brała udział tutaj podczas eventu, dajcie im followka na Twitchu. W sensie, oni robią dobrą robotę, oni speedrunują, oni są fajnymi ludźmi. Jak też dla osób czytających donacje, jeżeli podobał wam się ich głos i tak dalej, dajcie im gdzieś tam followka, czy tam na Twitterze, Twitchu, czy gdziekolwiek. Bo naprawdę, jesteśmy fajnymi ludźmi i jeżeli podoba wam się content, który tworzą te osoby, to zapraszam serdecznie. Nie mówię tylko o sobie, ale chociaż wiecie, fajnie by było, nie? Ale wiecie, możecie dawać followka wszystkim tutaj zaangażowanym, byłoby mi bardzo miło i wszystkim tak naprawdę. Też jeżeli tutaj przechodzicie i się dziwicie, że o kurde, są ludzie, są Polacy speedrunujący, no to słuchajcie, ktoś tutaj już pewnie dobra dusza na czacie wpisze wykrzyknik Discord, wykrzyknik FB i tam macie dostęp do socjali, do Discorda Polish Speedrunners, do naszej strony na Facebooku, gramy szybko, pomagamy skutecznie. Na Discordzie najwięcej, bardzo dużo ludzi, polskich speedrunnerów się angażuje, się dzieli tam informacji, sobie dzieli się informacjami, sobie chilluje, sobie vibuje, tam po prostu mam, to jest takie nasze małe centrum speedrunnerstwa, a na Facebooku gramy szybko, pomagamy skutecznie, najwięcej informacji się pojawia, co do eventów i co do tego się dzieje. Podcasty jeszcze robimy co dwa tygodnie, ja, Mary oraz Poker odnośnie tego, co się dzieje w speedrunningu właśnie w okresie dwóch tygodni, więc jak chcecie jakieś newsy speedrunningowe, to zapraszamy tam też. Ale no, nie będziemy przedłużać. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za
ran z Wieśka. Mam nadzieję, że wam się podobał i że wreszcie może gardło moje odpocząć po tych wszystkich dniach. Ale nie odchodźcie jeszcze nigdzie indziej, bo to nie jest koniec maratonu. Jeszcze czeka nas przemowa końcowa i wielkie podsumowania, jeszcze śpiewanie. Także nie wyłączajcie teleodbiorników, nie regulujcie ich i szykujcie się na resztę. Także machamy i do później.